Życie na niebiesko, radio kibiców w ruchu chorzów. Czasami dobrze odpocząć od piłkarskich emocji. Niebieskie niebo, złociste plaże, zjawiskowe miejsca i relaks. Biuro podróży Konti. Chorzów ulica Dąbrowskiego 60 515 93 006 Zrelaksuj się z nami. Szpil. 12.20 w niedzielę, pora średnia, można by powiedzieć. Na pewno w wielu śląskich domach właśnie w tej chwili wjechała Rolada Kluski i modrokapusta. Oczywiście z tego miejsca serdecznie wszystkim życzę smacznego, tym, którzy spożywają właśnie obiad. No, a my przejdziemy za chwileczkę do. Do meczu, do meczu ostatniego, meczu Ruchu Chorzu w roku 2023. Mecz 19. kolejki. To jest ta druga rozgrywana awansem kolejka z rundy wiosennej. Dzisiaj na stadionie imienia Władysława. Króla przy Alei Unii Lubelskiej dwa w Łodzi. Mecz z LKS-em Łódź, z czerwoną latarnią PKO BP Ekstraklasy. Natomiast tutaj ta strata do ruchu LKS-u jest zaledwie trzypunktowa i jeszcze jeden mecz LKS ma zaległy, a więc musimy. Musimy tutaj dzisiaj zrobić wszystko, aby wygrać to spotkanie. No właśnie, natomiast co do tego, czy musimy robić wszystko, to już jak gdyby nie pozostawia żadnych wątpliwości, bo zespół dobrze wie, w jakiej jest obecnie sytuacji i naprawdę wielokrotnie brakuje dosłownie niewiele, aby dopiąć swego, aby dopiąć celu, jakim jest zwycięstwo. W lidze. Na razie ta liczba zwycięstw na koncie ruchu jest bardzo, bardzo słaba, bo tylko jedno zwycięstwo z LKS-em. Właśnie w rundzie tej jesiennej 28 lipca, jeszcze w Gliwicach, wygraliśmy 2 do 0 po bramkach Kacpra Michalskiego oraz Tomasza Swędrowskiego wówczas Ruchorzów grał jeszcze w Gliwicach, no i wówczas trenerami lks u był jeszcze Kazimierz Moskal, a ruchu Jarosław Skrobacz. Dzisiaj wiemy już, że w obydwu tych klubach są nowi trenerzy, Piotr Stokowiec prowadzi ŁKS Łódź, zaś Ruchorzów jest prowadzony przez trenera Janka Wosia. Dzisiaj nie będzie grafiki ze składami oraz z wynikiem meczu i czasem, natomiast ja Oczywiście będę intensywniej starał się Wam mówić, jaka jest obecnie minuta, oraz kto ewentualnie bramki zdobywa. Mamy nadzieję, że najwięcej tych bramek padnie na konto ruchu i będę miał dzisiaj okazję w końcu razem z Wami cieszyć się z kolejnych trzech punktów. Zanim przejdę do składów, to jeszcze. Jeszcze co się w tej dziewiętnastej kolejce działo i będzie dziać, bo ona już trwa od piątku. W piątek Górnik Zabrze wygrał z Wartą 3 do 0, Zagłębie Lubin przegrało u siebie ze Śląskiem w derbach Dolnego Śląska 1 do 2 i Śląsk Wrocław przezimuje na pierwszym miejscu. W sobotę puszcza Niepołomice w Krakowie na stadionie Krakowi tam rozgrywa swoje mecze domowe. Zremisowała z Jagielonią 3 do 3. Jagielonia prowadziła w tamtym spotkaniu 3 do zera, natomiast no, później do głosu doszła puszcza niepołomice i zdobyła trzy bramki, tym samym remisując mecz właśnie z wiceliderem tabeli. Widzę Wóź w sobotę przegrał u siebie z pogonią 1 do dwóch. jak zremisował z. 2 do 2. Był to ostatni mecz trenera van der Broma w Lechu, bo jak się dowiedzieliśmy, po tym meczu został zwolniony. No a dzisiaj Ruch gra za chwilę parę swój mecz w Łodzi z ŁKS-em. Później jeszcze Raków zagra z Koroną, wieczorem Legia z Krakowią, no a całą dziewiętnastą kolejkę zakończy mecz piasta ze Stalą Mielec. W tabeli. Jak to się prezentuje? Już mówiłem, że pierwszy jest Śląsk, Wrocław. Przed tą kolejką miał 38 punktów, druga Jagielonia miała 37, trzeci Lech 32 punkty. No wiemy, że te punkty się tam już teraz pozmieniały. Śląsk ma 41, Jagiellonia 38 i Lech 33 punkty. Ruchorzów na miejscu 17 punktów, 12 LKS zamyka tabelę z 9 punktami, tak jak mówiłem. W ostatniej kolejce ruch zremisował z zagłębiem 2 do 2, zaś EUKS z legią 1 do 1, a więc to też taka. To też taka ciekawostka, jeśli chodzi o te dwie drużyny. A teraz przejdę już do składów, w jakich wystąpią obie drużyny w dniu dzisiejszym. Zacznę od ekipy gości, <laughs> a że dzisiaj gość mi jest z ruchorzów, no to od niebieskich właśnie zacznę czytanie tego składu. W bramce numer 31 Krzysztof Kamiński, tutaj zmiany żadnej nie ma w obronie. Natomiast z numerem drugim Konrad Kasolik, z numerem czwartym Przemysław Szur, z numerem 21 wraca po Przerwie za kartki Maciej Sadlok, kapitan zespołu. Z numerem 77 na stronie lewej Mateusz Bartolewski. W linii pomocy z numerem 13 Łukasz Moneta, z numerem 70 Miłosz Kozak. Defensywnym pomocnikiem jest z numerem 28 Tomasz Podstawski. Zaś bardziej ofensywnie ustawiony z 6 Tomasz Swędrowski i z 7 Juliusz Letniowski. Dzisiaj od pierwszej minuty gra Juliusz Letniowski. No a z numerem 19 dzisiaj na szpicy Michał Felix. Zastępny. Następuje pauzującego za cztery żółte kartki. Taniela Szczepana dzisiaj w pierwszym składzie Michał Felix. Na ławce rezerwowych z numerem pierwszym zasiadł, zasiadł dzisiaj Michał Buchalik, z numerem dwudziestym Szymon Szymański, dziesięć Tomasz Foszmańczyk, dwadzieścia dwa Filip Starzyński, dwadzieścia sześć Kacper Michalski, dwadzieścia cztery Bartłomiej Barański, z numerem dziewiątym Maciej Filej. Z numerem 18 zagra Dominik Steczyk, a z numerem 23 Artur Ploskowski. Czy zagra? No zobaczymy, bo zaczyna mecz na ławce rezerwowych. No a gospodarze, czyli Ełka z Łódź, dzisiaj w następującym składzie, w bramce Aleksander Bobek, numer 1, w obronie od lewej strony, numer 37, Piotr Głowacki, 5, Marcin Flis, 2, Lewend Gulę 26, Bartosz Szeliga, w pomocy również od lewej strony z numerem 19, Jędrzej Zając, z numerem 24, Adrian Lowe, z numerem 14, kapitan e, drużyny Michał Mokrzycki, znany nam dobrze, mokry jest kapitanem ŁKS-u Łódź. Na to spotkanie z numerem 16 Tani Ramirez. No i w linii ataku, tak trochę za plecami napastnika, według grafiki klubowej, z numerem 11 ustawiony Engiel Hotti, a z numerem 9 na szpicy K. Tejan. Na ławce rezerwowych 99 Dawid Arndt, z numerem 7 Adrian Małachowski z dziesiątką Pirulo, z piętnastym numerem Antoni Młynarczyk, 21 jeden Stipe Juric, dwadzieścia osiem Mieszko Lorenc, trzydzieści Oskar Koprowski, 32 dwa Oliwier Sławiński i 88 osiem Adam Marciniak. EKS Łódź już na boisku ruchorzów, również LKS na biało-czerwono-biało ruchorzów dzisiaj w jednolitych niebieskich strojach. Niebieskie koszulki, niebieskie spodenki i niebieskie getry, a więc dzisiaj nie ma tutaj żadnego białego akcentu. Oczywiście poza tymi Napisami na tych koszulkach, które zespół chorzów ma, ale tak jak mówię, dzisiaj w tych jednolitych strojach cały na niebiesko zespół niebieskich, czyli ruchu chorzów. A dzisiaj sędzią głównym jest pan Krzysztof Jakubik z Siedlet. Na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Paulina Baranowska. Sędzią technicznym jest Aleksander Borowiak, a na warze dzisiaj jest Jarosław Przybył i Arkadiusz Kamil Wójcik. Tak wygląda zestawienie sędziów na to spotkanie. Sędzia Jakubik po raz 15 w tym sezonie sędziuje mecz ligowy. Na 14 meczów pokazał 60 żółtych kartek, dwie czerwone 7. Razy dyktował rzuty karne, sędziował nam przegrany mecz z Lechem Poznań. W Poznaniu przegraliśmy 0 do dwóch wówczas, no a dzisiaj sędziuje nam po raz drugi, ale po raz pierwszy sędziuje LKS-owi w tym sezonie. Tak to wygląda. Zespoły już przywitane, zatem zanim rozpocznie się to spotkanie, to ostatnie ligowe spotkanie ruchu w sezonie, w roku 2023. Może tak będzie lepiej, jeśli ja to Wam w ten sposób przedstawię. To zachęcam Was do subskrybowania kanału Życie na Niebiesko, Radia Kibiców Ruchu Chorzów. Zapraszamy Was również do wzięcia udziału w naszej ankiecie. Ostatnia ligowa ankieta, Trwa jak zakończy się ostatni mecz ligowy ruchu chorzów w 2023 roku z zwycięstwem ruchu 84% remisem 9%, a porażką teraz 9% jest również taka informacja. Tak to wygląda. Dzisiaj jesteśmy w studiu, a więc dzisiaj nie będzie słychać pewnie tych odgłosów trybun, natomiast mam nadzieję, że mimo wszystko będziecie z nami i będziecie tutaj słuchać naszej audycji. Z tego meczu EUKS Łódź Ruch Chorzów. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę również pod tą audycją. To też jest taka forma nagrody dla nas za to, że, że jesteśmy dla Was. Może to w ten sposób określę. A więc, już wszystko gotowe. Jeszcze minuta. Ciszy na stadionie imienia Władysława Króla w Łodzi, i za chwileczkę przejdziemy już do grania ligowego. Minuta ciszy za nami, a więc wracamy już do. Grania, jeszcze oczywiście. Witam serdecznie naszych wszystkich wspierających, wspierających kanał, będących naszymi patronami. Również Hannes Jarek Schindler jest również w łodzi dzisiaj, ale wspiera nas Maraz z Berlina, nowy wspierający, który nie lubi wokół siebie wielkiego szumu, no ale mimo wszystko nas wspiera. Piłka ustawiona na środku boiska, rozpoczyna. Rozpoczął się mecz, ostatni mecz ligowy Ruchu Chorzów i ŁKS-u Łódź w tym roku. ŁKS rozpoczął to spotkanie na razie przy piłce Głowackiej z lewej strony. Piłka na środek obrony, gulę będzie grał piłkę do przodu, jednak nie, jednak do boku na razie ta piłka. No a Ruch Chorzów dzisiaj bez Daniela Szczepana. Jak wspominałem przed rozpoczęciem tej audycji, w zasadzie to efekt pauzy za cztery żółte kartki. Tą czwartą żółtą kartkę i zarazem drugą swoją ujrzał w poprzedniej kolejce w meczu z Zagłębiem Lubin. Musiał w tym czasie doliczonym opuścić boisko. Ruch kończył to, to spotkanie w dziesięciu. No i finalnie Wywalczył zaledwie i aż jeden punkt w tamtym meczu, a teraz Tejan pobiegł z piłką. Naciskał Łukasza Monetę. Łukasz Moneta traci piłkę i będzie aut dla LKS Łódź. Już na wysokości naszego pola karnego w drugiej minucie meczu. Więc czekamy już na ten pierwszy tutaj wrzut w nasze pole karne. Jest tutaj Bartosz Szeliga, który chyba na rozgrzewce jeszcze tutaj no Jakiś, jakiś wypadek się wydarzył, bo już, już z opatrunkiem na głowie, już jest piłka w grzesze Liga, jest doświadkowanie w nasze pole karne, ale Maciej Sadlok wybija Mokrzycki, Tejan, Tejan, wycofanie piłki do Głowackiego, Głowacki do lewej strony jest tutaj zając, zając przez środek, ta piłka biegnie, jest już w naszym polu karnym Tejan, Chotti odwraca się w kierunku Bramki, jeszcze uderza Mokrzycki na nasze szczęście, piłka mija, lewy słupek Bramki, Krzysztof. Kamińskiego, no ale już z wysokiego C rozpoczęła drużyna Piotra Stokowca. No, dla i jednych, i drugich, wiadomo, że to zwycięstwo, gdyby dzisiaj było, no to ono nie da wielkiego komfortu psychicznego, ale na pewno pozwoli odpocząć. Na pewno ruchowi przede wszystkim będzie to bardzo ważne zwycięstwo, gdyby się udało dzisiaj takowe odnieść, bo. Raz, że to pierwsze zwycięstwo byłoby w tym sezonie wyjazdowe, dwa, drugie w tym sezonie. No i trzy, w końcu można by było mówić o tym, że jakiś tam dystans jest zmniejszony do tych ekip, które nam ewidentnie, ewidentnie uciekły, jeśli jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o Tabelę ligową. A na razie ruch Orzów traci piłkę. Flis, Bobek to Głowackiego, Głowacki, ale dobrze tam, Miłoż Kozak podszedł i zaatakował rywala. Dzięki czemu udaje się wywalczyć aut. Chociaż to jednak finalnie aut będzie dla łks u Łódź ale dobrze, że ruchorzów tutaj zakłada pressing od razu jest wysoko. Pilnujemy Tutaj rywala cieszy, daje się. Piłkę dostarczyć do Tejana. Niedokładnie ten jednak przyjmuje. I jest przy piłce Hoti. Hoti atakowany przez Podstawskiego. Musiał wycofać piłkę do tyłu. Lowę do Flisa. Flis będzie piłka do Tejana, ale na wolne pole nie zrozumiał się Tejan z Flisem i piłka pod nogami Krzysztofa Kamińskiego. Jest Szur do Podstawskiego, ten gra do Macieja Sadlokanie, to przy piłce jest Tomasz Swędrowski. Nie poznałem tej sylwetki. Tak, ta kamera dzisiaj realizacyjna z takiego lekkiego ukosa nie pomaga nam tutaj w realizacji tej audycji dla Was. Minuta czwarta, już piąta się rozpoczęła. Może teraz ruch zaatakować. Swędrowski do Letniowskiego, Letniowski odwraca się w kierunku bramki Letniowski. Popychany przez dwójkę piłkarzy LKS-u, ale sędzia Jakubik pokazuje, że gramy dalej. I udaje się szybko odzyskać piłkę, ale na naszej połowie. Kasolik. Do Szura, Szur uspokaja kolegów z zespołu, teraz przy piłce Podstawski, Podstawski gra do prawej strony, jest tutaj Miłosz Kozak, zarzuca się dużo Miłoszowi tą grę, taką jak gdyby troszeczkę taką niezespołową natomiast no, mimo wszystko pojawiły się pierwsze cyfry na jego koncie dwie asysty zaliczone w meczu z Zagłębiem Lubin no a więc liczymy też na to, że konto bramkowe otworzy Miłosz Kozak być może już dzisiaj no i że będzie zbierał te bramki, a też finalnie to będzie dawało ruchowi trzy ważne punkty do ligowej tabeli Miłosz Kozak będzie Grał teraz piłkę z rzutu wolnego, bowiem faulowany był Tomasz Podstawski. Rzut wolny w szóstej minucie meczu pokazuje miłość Kozak, że mur jest zbyt blisko ustawiony. Sędzia Jakubik jednak decyduje się na razie zostać w pobliżu pola karnego. Już jest gwizdek sędziego, jest doświadkowana ta piłka na głowę jednak obrońców, ale jeszcze Letniowski próbował. Jednak obił tylko nogi obrońcy LKS-u. No ale dalej ruchorzu przy piłce. Kamiński daleko za polem karnym Krzysztof Kamiński. Tę piłkę teraz po głowie Kasolika próbował dostarczyć do Michała Feliksa, ale się nie udaje. Finalnie Głowacki wybija piłkę za linię boczną boiska. Szósta minuta spotkania w Łodzi. Ruch remisuje na razie 0 do 0. Kozak i Kasolik. Jeszcze jeden wyrzut piłki od autu. Tym razem jednak Kozak zostawi to Kasolowi, więc Konrad wybija piłkę od autu. Dobrze, dokładnie do Feliksa, ale Feliks nie dokładnie. Jeszcze próbuje raz uderzać Michał Felix z pola karnego o plecy Adriana i będzie rzut rożny dla ruchu chorzów. Z prawej strony boiska. Siódma minuta spotkania. Miłosz Kozak ustawia piłkę w narożniku z tej prawej strony. Będzie za chwileczkę dośrodkowanie. A z racji, że Miłosz Kozak jest piłkarzem lewonożnym, to piłka będzie dochodziła w światło bramki Aleksandra Bobka. Już jest wiadomo, co będzie grane. Miłosz Kozak dośrodkowanie na krótki słupek. Jeszcze przedłuża to podstawki, Ta piłka w powietrzu wyskakuje. Bartolewski wyskakuje. Bobek, no ale łapie piłkę ten drugi. Jeszcze Bartolewski leży w polu karnym. Trafiony chyba przez bramkarza przy próbie złapania tej piłki. No, nie wiem, czy tutaj był faul, czy też nie. Na pewno wóz war będzie to analizował. Czy należy się niebieskim rzutkarnym? Ale w moim odczuciu, tak patrząc na powtórkę, wydaje mi się, że nie ma tutaj mowy o rzucie karnym. Nawet ręką nie został trafiony Mateusz Bartolewski, a po prostu gdzieś tam ciałem. W momencie, kiedy Aleksander Bobek wyskakiwał, no i też tak to zostało rozpatrzone przez asystentów sędziego Jakubika, już przy piłce ta piłka w okolicy naszej 16. Ale wybijamy. Swędrowski, Felix, do Kozaka, prawa strona boiska. Kozak opanował tę piłkę. Teraz ma troszeczkę więcej miejsca. Zrobił mu się taki tunel, aż trzech piłkarzy goni Kozaka. Kozak do prawej strony jest tutaj Felix. Felix zamyka tę akcję na środek pola karnego, ta piłka, że też nikogo tam nie. Nie było, poślizgu się Letniowski, no i wybijają obrońcę UKS u tę piłkę. Nie zdążył do niej dojść KT out Aut na naszej połowie, blisko strefy środkowej boiska. chorzów będzie wybijał tę piłkę od autu. Już to uczynił Kasolik do Szura. Ten do Sadloka. Sadlok do Bartolewskiego. Na razie jest szansa na uspokojenie troszeczkę tej gry. Ruchorzów posiada piłkę. Podstawski, lewa strona boiska już na połowie rywali. Piłka do Bartolewskiego. Ten wycofuje jednak ją do Macieja Sadloka. Dziewiąta minuta meczu: Sadlok do Konrada Kasolika. Kasolik na razie do tyłu jest przy piłce szur. Szur będzie grał już na powerywali. Dobrze ta piłka Felix. Lubi się tutaj przecisnąć Michał Felix, ale jest też Gulę, no i jest Aleksander Bobek Guleł Nie dał do końca się ograć przez Michała Feliksa, no i łapie piłkę bramkarz UKS-u. Już atakują goś... gospodarze, przepraszam, Mokrzycki. Do Flisa na razie ta piłka wycofana. Jest już Lowę, znowu jest piłka z prawej strony Szeliga. Jest rozegranie piłki do Daniego Ramireza. Ten musiał się wycofać. Zagranie do lewej strony. Opanował piłkę. Zając, zając, zając. Już jest blisko pola karnego. Już piłka do lewej strony. Głowacki. Wycofanie. Lowę będzie grał w pole karne. Dobrze. Ta piłka dostarczona do jego. Próbował to blokować Swędrowski. Jeszcze Tejan. I tutaj w, po takiej serii przepychanki wybijamy tę piłkę. Ale niedaleko. Znowu ta piłka będzie. Wędrowa w okolice naszej szesnastki. Próbował Bartolewski wybić. Niedokładnie. Mokrzycki do Ramireza. Ramirez na obieg. Idzie mu Mokrzycki. Mokrzycki prawa strona boiska. Mokrzycki dośrodkowanie zablokowane przez piłkarzy Ruchu Chorzów. Będzie aut. Nie wyszła ta piłka na rzut rożny, a więc od autu bardzo blisko naszego pola karnego będzie piłkę wybijał zaraz zespół łks u Już to uczynił Mokrzycki. Szeliga, szeliga, obok niego jest moneta, idzie na obieg Mokrzycki, jest dośrodkowana piłka w nasze pole karne, będzie to zamykał Kozak, który naraz musiał tą głową, musiał piłkę wybijać głową. Uczynił to, ale nie dokładnie. Lowe. Ale ŁKS atakuje. No i teraz Konrad Kasolik w końcu wybił tę piłkę daleko, daleko na aut. Na połowie LKS Flis musiał grać do Bobka. Bobek jednak wysoko, za polem karnym. Nie ma na razie ataku ruchu Chorzów. Teraz Felix podchodzi trochę wyżej, ale był osamotniony w tej próbie założenia pressingu rywalowi. Szeliga, prawa strona. Zagranie na naszą połowę i odzyskuje piłkę zespół ruchu Chorzów Podstawski, chociaż jeszcze te Jano i udaje się Bartolewskiemu wybić tę piłkę. Moneta na wolne pole do Feliksa, ale tam jest gulę, który blokuje. Zagrywa do partnera zespołu dobrze tę piłkę. Felix na razie miał tą jedną okazję kilka chwil temu na oddanie strzału, ale zablokował wówczas to obrońca łks u i na razie Michał Felix jeszcze. Bez, bez, bez takiego sztycha, jeśli mówimy o grze od pierwszej minuty, ale jest jednym z najskuteczniejszych Jokerów w Ekstraklasie. Ma trzy bramki strzelone, be, wchodząc na boisko z ławki. Teraz zagranie w nasze pole karne. Kasolik wybija piłkę głową. Jeszcze próbuje to Letniowski. Teraz Podstawski do Letniowskiego. Będzie Julek. Miał możliwość podania tej piłki po linii, ale zdecydował się jednak zatrzymać całą akcję. Nie grać do przodu, a rozegrać Piłkę do tyłu. Maciej Sadlok, Podstawski. Tymczasem dzisiaj na stadionie przy Alei Unii w Łodzi nie ma kompletu na trybunach. To z tym za chwileczkę, bo teraz dobra piłka od Kozaka do Swędrowskiego. Swędrowski jest obok niego, Kozak grają na małej przestrzeni. Kozak o nogę rywala wywalczył aut dla ruchu łożu blisko ławki rezerwowych łks u Łódź. Tymczasem wracam do swojej myśli, o której mówiłem. Kompletu w Łodzi nie ma, natomiast grupa nawet tysiąca kibiców ruchu chorzów wybrała się dzisiaj. pociągami do Łodzi na ten mecz już wyjazd był wcześniej rano, bo już gdzieś w okolicach 8 godziny, więc no, mamy nadzieję, że tutaj kibice w komplecie dojechali i będą Będą za chwileczkę też tutaj już w komplecie na trybunach stadionu ŁKS-u Łódź. Na razie Łodzianie przy piłce. Jest przy niej Lowe, Piłka na połowie UKS-u. Teraz zagranie za plecy do Kaja Tejana. Nie wiem, czy tutaj nie było pozycji spalonej. Tejan zresztą odpuścił tę piłkę, jakby myśląc, że ktoś z partnerów jeszcze zanim dojdzie do tej piłki, ale tutaj finalnie byli tylko i wyłącznie piłkarze ruchu Chorzów. Teraz przy piłce Podstawski zagranie do prawej strony. Miłosz Kozak, tak troszeczkę niedokładnie tę piłkę przyjął. Zagrał do Swędrowskiego równie niedokładnie. Odzyskują gospodarze choti choti teraz na jeden kontakt choti jest jednak gwizdek sędziego wcześniej jakaś sytuacja pod faul rzut wolny będzie dla LKS Łódź na naszej połowie daleko od bramki Kamińskiego, ale Mokrzycki może już tę piłkę dostarczać gdzieś w okolice 16 metra przed naszą bramkę. Jest Mokrzycki, jest również Dani Ramirez jak dobrze widzę i Ramirez jednak rozegrał tę piłkę na krótko z Oti, lewa strona, Oti, zejście na środek, Hoti, rozegranie piłki z Mokrzyckim. Jeszcze będzie Mokrzycki grał tę piłkę w pole karne. Jest Tejan, uwaga, i jest Michał Felix we własnej szesnastej Jeszcze zdaniem sędziego Tejan przekroczył przepisy, Fałował Michała Feliksa, Będzie rzut wolny dla ruchu Chorzów z piątego. Metra. Piętnasta minuta spotkania. Ten pierwszy kwadrans dosyć szybko nam tutaj w Łodzi zleciał, natomiast na razie bez bramek, i tutaj trzeba powiedzieć, że oba zespoły, tak jak też wspominałem, no raczej remisem się nie pocieszą a my tym bardziej byśmy sobie życzyli, żeby Ruchorzów wygrał i zrobił nam lepsze niebieskie święta niż, niż do tej pory się na nie zanosi. Kamiński na połowę uks u ta piłka Podstawski nie dał rady, odzyskują Łodzia, nie musi Sadlok walczyć, bo Tejan starał się od razu atakować, ale zdaniem sędziego przekroczył przepisy, chociaż zostawił nam przywilej korzyści, bo szybko Kamiński rozgrywa tę piłkę z Letniowskim, już jest Podstawski na połowie rywali, Swędrowski będzie grał do prawej strony, jest Kasolik jest Kozak, Kasolik idzie na obieg Kozak jednak wycof wycofanie tej piłki do Swędrowskiego, Podstawski i jeszcze głębiej. Na naszą połowę wycofuje do Sadloka. Sadlok i Szur. Ta dwójka dzisiaj na stoperze w ruchu Chorzów. Teraz z prawej strony blisko strefy obrony Swędrowski, a Kasolik w roli drugiego napastnika, można powiedzieć, się tak ustawił. Właśnie dostał piłkę Konrad Kasolik. Kasolik zagranie do środka. Uciekła ta piłka Feliksowi niepotrzebnie. Felix być może próbował grać tę piłkę do boku, bo miał czystą pozycję. Gdyby Gdyby jednak przyjął tę piłkę, oddał no, uderzenie w światło bramki, to być może mielibyśmy otwarcie w wyniku w łodzi. A tak w 16 minucie od bramki Aleksander Bobek. Raz jeszcze zachęcam was do subskrybowania kanału Życie na Niebiesko. Zostawcie również łapkę w górę i zostawcie również głos w ankiecie, jakim, jak zakończy się ostatni mecz ligowy Ruchu Chorzów w 2023 roku. Na razie aż 79% z was twierdzi, że zwycięstwem Ruchu, no a więc czekamy na te bramki, czekamy. No bo bez bramek nie da się meczu wygrać, ale na razie UKS w ataku. Łowacki, wycofanie piłki do Adriana Lowe. Lowe na środek jest tutaj Mokrzycki. Mokrzycki będzie jednak znowu grał piłkę do lewej strony. Jest zagranie Ramireza Głowacki, dośrodkowanie, ale mocno przestrzelone. I łapie piłkę z wielkim spokojem Krzysztof Kamiński. Szybko do nogi Bartoleskiego ta piłka. Bartoleski wypuścił sobie ją daleko, ale jeszcze ją złapał przed linią boczną boiska sadlok. Będzie rozgrywał piłkę z Konradem Kasolikiem. Już Kasol wrócił na obronę. To Kozaka ta piłka. Kozak ma trochę miejsca z prawej strony. Miłosz Kozak, obok niego dwójka piłkarzy. Kozak próbował minąć e, dwóch piłkarzy, jednym z Wodem. Finalnie jednak nie dał się ograć Jędrzej Zajoci i e, faulowany chwilę później przez Miłosza Kozaka jest pomocnik EUKS Łódź tymczasem już na zegarze minuta 20. nie przepraszam 18. oczywiście i do tej dwudziestej już byśmy może chcieli dociągać, żeby to szybko leciało, ale też żeby ruch był agresywniejszy w tych swoich atakach na razie, jednak agresją zdecydowanie większą wykazał się Miłosz Kozak przy próbie odzyskania piłki na razie bez kartki, ale już po takiej szybkiej reprymendzie od sędziego. Odzyskujemy piłkę, Podstawski, Podstawski, jesteśmy na połowie rywali. Letniowski, zagranie piłki do prawej strony. Miłosz Kozak przyjmuje, opanował, będzie grał w pole karne, ale zbyt krótkie dośrodkowanie. Wybita piłka głową przez jednego z obrońców. Jeszcze Niebiescy, Letniowski, Sadlock już na połowie rywali. Letniowski, teraz może lewą stroną spróbujemy zaatakować. Moneta, dawno nie był przy piłce. Bartolewski, Bartolewski zagraje w pole karne. Wychodzi Feliks przed Gulena, ale jednak nogę zostawia obrońca i wybija piłkę na rzut. Drożnej, 19 minuta meczu. Ruch Chorzów ma stały fragment gry. Jest wysoki Michał Felix w polu karnym i będzie dośrodkowywał piłkę Juliusz Letniowski. Już czeka tylko na piłkę i ustawi ją sobie za chwileczkę w tym lewym narożniku, jeśli mówimy o ataku ruchu Chorzów, a prawym, jeśli mówimy o obronie EUKS-u Łódź. Ale nas interesuje oczywiście napad. My czekamy na to, aby nasi napastnicy, no albo w ogóle kto. Może to być nawet Konrad Kasolik, aby tutaj strzelili bramkę. Teraz takie nietypowe ustawienie sadlok na linii bramkowej. Konrad Kasolik wręcz w bramce jest dośrodkowana ta piłka zbyt krótko i zbyt, e, zbyt, e, zbyt e, płasko przez co traciłem piłkę, ale jeszcze raz moneta, piłka do Łukasza Monety dostarczona, monetu uderza, ale zostawia nogę Flis, gdyby nie ta noga, myślę, że piłka leciałaby pod poprzeczkę, a tak jest rzut rożny, z takiej niefrasobliwości w przyjęciu Daniego Ramireza wyszła dobra okazja dla ruchu Chorzów, próbował Łukasz Moneta sfinalizować tą akcję ładnym strzałem, strzał był nie najgorszy, no ale został Zostawił nogę Marcin Flis i piłka znowu za bramką. 20 minuta. Kolejny staje fragment gry dla niebieskich. Rzut rożny z lewej strony boiska. I znowu Letniowski ma szansę się poprawić, potem ten wcześniejszy rzut rożny źle wykonany. Może teraz lepiej. Jest piłka w powietrzu i spada pod nogi Bartolewskiego. Jeszcze Podstawski znowu trafia we Flisa. Ależ teraz się cieszy obrona UKS u Łódź. No i jeszcze mamy faul. Jeszcze mamy rzut wolny dla ŁKS-u Łódź. Było jakieś starcie piłkarzy ruchu Chorzów w polu karnym, ale dobre granie niebieskich teraz przez ostatnie dwie minuty. No i dwukrotnie zmusiliśmy do interwencji i obrońców i, i, i bramkarza. Szkoda, że nie było teraz bramki w tej sytuacji, a to nie ma faulu, tylko teraz się okazuje, że przy próbie strzału już Tomasa Podstawskiego był jednak spalony, była pozycja spalona, a na spalonej był Maciej Sadlok. Teraz nie było faulu, ale sędzia chyba jednak się zreflektował i gwiznął. Fałę na Tomaszu Swędrowskim. Podszedł do niego Adrian przeprosić Swędrowskiego. No widać na powtórce, że był faul odepchnięty łokciem, natomiast sędzia Jakubik taki trochę nerwowy zdaje się w tych ostatnich minutach tego meczu, za chwileczkę, żeby tylko nie stracił panowania nad tym spotkaniem, a to też jak gdyby temu sędziemu niejednokrotnie się zarzucało, że sędzia Jakubik na wiele pozwala, ale później traci kontrolę nad przebiegiem meczu. Oby dzisiaj jednak tak nie było. Wracamy do wydarzeń na boisku. Engiel Hoti, Boiska Hoti i Miłosz Kozak odzyskał ładnie. Piłkę Kozak wchodząc przed Hotiego. Felix ze Swędrowskim na jeden kontakt. Swędrowski, ładna siatka do, na głowacki Swędrowski. Do Kozaka ta piłka, ale Kozak już nie przeszedł przez Marcina Flisa. A jeszcze wybijają obrońcy. Dobry czas ma teraz Marcin Flis, który po raz trzeci w ostatnich czterech minutach musiał ratować swój zespół. Aut dla ruchu Chorzów. Konrad Kasolik, prawa strona. Boiska, jesteśmy blisko pola karnego rywali. Już piłkę wyrzucił do Kozaka, Kozak do Kasolika, ale niedokładnie tak górą próbował przerzucić piłkę. Miłosz Kozak nad obrońcami LKS-u niestety nie uczynił tego w sposób prawidłowy i aut dla LKS-u, ale Ruchorzów nie opuszcza. Cały czas jesteśmy w tej prawej strefie boiska, niedaleko pola karnego rywali. Cały czas staramy się tutaj atakować, nie pozwolić piłkarzom LKS-u na swobodne rozegranie piłki. No i znowu odzyskujemy. Podstawski do Kasolika. Kasolik jednak szukał wolnej przestrzeni i zagrał piłkę do Aleksandra Bobka, który złapał ją z wielkim spokojem. 23 minuta meczu Lowę obok niego Felix, ale Lawen do Głowackiego. Lewa strona boiska. Głowacki na środek. Jest znowu przy piłce Lawen do Chotiego. Lewa strona boiska. Rozpędzają się tędy piłkarze ŁKS Łódź. Zając wycofanie piłki do tyłu. Jest zagranie. Przerzut piłki na prawą stronę. Tam był Szeliga. Opanował piłkę Mokrzycki. Szeliga w polu karnym. Szeliga i musiał zamykać to Maciej Sadlok. Uczynił to dobrze. Będzie rzut rożny, chociaż pokazuje Moneta, że Szeliga dośrodkowywał już za linii końcowej boiska. Sędzia pani tam z tej strony jest pani Paulina Baranowska. Jednak pokazuje, że będzie rzut rożny dla uks u No i ŁKS już ustawił sobie tę piłkę w narożniku. Będzie za chwileczkę dośrodkowanie z prawej strony. Piłka w pole karnej wybija Letniowski głową, ale pod nogi Szeligi. Jeszcze Mokrzycki płasko Niedobrze, ale dalej w ataku gospodarze. Znowu Mokrzycki. Mokrzycki mija kasolika Mokrzycki, miękkie zagranie Hoti trafia w nogi obrońców. Jeszcze Kamiński łapie piłkę na raty, ale nie udaje mu się to finalnie uczynić. Dobrze, że obrońcy wybijają piłkę na środek boiska. A tutaj Michał Felix przekroczył przypisy, fauluje jednego z rywali. Będzie rzut wolny dla UKS-u, a faulowanym był. Właśnie grający z numerem 26 Bartosz Szeliga. No widać było na powtórce, że Michał Felix przepisy przekroczył, no i musiało się to skończyć tutaj faulem, aczkolwiek sędzia żółtej kartki naszemu napastnikowi nie pokazał. Rzut wolny, tuż tak, no nie aż tak tuż, ile powiedzmy tak w połowie, połowy boiska rozegrana ta piłka jest dośrodkowanie w nasze pole karne. Wyskakuje Jędrzej zając, ale udaje się niebieskim opanować. Kozak na wolne pole, Bartolewski, ależ teraz znokautowany Bartolewski przez rywala. No to było zdecydowane przekroczenie przepisów. Bartolewski zdaje się, że jest tutaj jak gdyby na skraju przytomności nawet. trzeba powiedzieć, pomagają tutaj koledzy, szybko też jest poproszony zespół medyków do wejścia na boisko, no zdecydowanie przekroczył przepisy jeden z piłkarzy UKS u Łódź i no w moim odczuciu brak żółtej kartki, a to nie, jednak, jednak nie przekroczył przepisów, a został piłką mocno potraktowany Mateusz Bartolewski, przepraszam zatem tutaj za wprowadzenie, bo no ale został bardzo, bardzo mocno trafiony piłką z bliskiej odległości Mateusz Bartolewski. Oby nic się wielkiego nie wydarzyło, teraz jest przy nim i Sepa Lukaszczyk, i Filip Czapla, i ta dwójka naszych, naszych tutaj fizjoterapeutów, masażystów, właśnie sprawdza, czy wszystko jest w porządku z lewym obrońcą chorzowskiego Ruchu jest chwila na uzupełnienie płynów zespół niebieskich w rozmowie z trenerem 8 dosyć intensywnie wymachuje rękami Juliusz Letniowski jakby zdawało się, że tutaj też przekazuje swoje uwagi to co on zauważył co nie gra w tym meczu, a przynajmniej w tej pierwszej części tego meczu, Bartol na moment musi oczywiście boisko opuścić, ale opuszcza je o własnych siłach, więc będzie gotowy za chwileczkę do gry. A tymczasem od wyrzutu sędziowskiego rozpoczął grę zespół LKS-u i już Bartolewski na boisku, już pozwolono mu wejść, już się ustawia na swojej lewej stronie. A tymczasem LKS atakuje Mąkszycki Szeliga jeszcze na. W małej przestrzeni rozgrywał piłkę zespół LKS-u i odzyskują piłkę piłkarze Ruchu Chorzów. Trzeba powiedzieć, że LKS zdaje się nie jest zespołem dzisiaj na tyle dobrze dysponowanym, aby można było tutaj mówić, że ciężko powinno się grać ruchowi. Raczej widać, że popełniają błędy piłkarze LKS-u i Ruch Chorzów musi któryś z tych błędów wykorzystać. Musi wygrać dzisiejszy mecz. To już nie jest w kategorii kiedy jak nie teraz, bo no, jeśli już nie wygramy z lks em to można będzie powoli jednak chyba się szykować na to, że ta Ekstraklasa jest dla ruchu zbyt mocna i nie pasujemy po prostu do niej, ale wierzymy, że ta karta się jeszcze odmieni. Podstawski Kasolik odzyskał piłkę zespół ruchu Chorzów. Kasolik ładnie zmylił Chotiego, zagrał do Miłosierdzia Proszę Kozaka. Kozak jednak jest blisko strefy obrony, musi grać na środek. Maciej Sadlok i Podstawski tutaj teraz dobry pressing stara się założyć. Zespół uks u utrudniają piłkarzom niebieskich rozegranie tej piłki między sobą. Ale Bartolewski do Łukasza Monety jednak piłkę dostarczył. Jeszcze rywale wybijają ją na aut, i od autu rozpocznie. Zespół ruchu chorzów. Już grają Sadlock, przerzut piłki do kozaka, do nogi. Ładnie miłość opanował tę piłkę. Ale to wszystko bez ataku na bramkę rywali. Na razie gramy piłką w szeregach obrony. A jak wiemy, no to jeśli mowa o grze w obronie, zawsze ona wychodzi lepiej, jeśli gramy piłką między sobą. Te podania są dokładne, natomiast zaczynają się schody, kiedy musimy grać piłkę do przodu. Kozak do Kasolika. Na razie spokojnie ruchorzów. Podstawski na połowie rywali. Podstawski wychodzi z koła środkowego. Podstawski z Letniowskim. Ta piłka już pod nogami Kozaka. Lewa strona boiska. Kozak ładnie zmylił rywala. Kozak. Prawa noga jest miękkie do w pole karne. Jeszcze ta piłka spada na 18 metra, ale jest tutaj opanowana przez Ełka. Kajsiaków Lowę do Zająca. Zając jest atakowany przez dwóch piłkarzy Ruchu Chorzów, ale ze spokojem zagrywa piłkę do Daniego Ramireza. Na stronę prawą Ramirez przerzuca tę piłkę znowu do Chotiego. Choti odgrywa do Głowackiego. Już jest na naszej połowie, ale jak gdyby też ŁKSiacy próbowali szukać pozycyjnego rozegrania tej piłki, a nie takim prostym, szybkim sposobem dostarczyć piłkę w nasze pole karne i niech się dzieje. Chociaż teraz może się to udać gospodarzom Mokszycki zagranie, jednak w szesnastkę, a tam ze łapie łapie piłkę Krzysztof Kamiński. 30 minuta meczu ruchorzów w Łodzi na stadionie imienia Władysława Króla. Remisuje na ten moment 0 do 0. Krzysztof Kamiński już z piłką za 16 metrem wygania cały zespół stara się stworzyć też taką przewagę optyczną. Krzysztof Kamiński już jest blisko strefy środkowej z piłką i dopiero teraz zagranie, niestety niedokładne. No i musi wracać szybko do bramki, musiał też atakować Letniowski i zaatakował faul Lewena góle, a więc rzut wolny blisko środka boiska dla ŁKS na ich połowie. Będą grali gospodarze tę piłkę, chociaż Marcin Flis ustawił ją już bliżej strefy środkowej boiska. Jest też tam obok niego Michał Felix, ale myślę, że Flis na krótko rozegra tę piłkę w 31 minucie. Dokładnie, gulę. Piłka do strony prawej już dostarczona. Ramirez, Ramirez musi jednak się wycofać. Ramirez zagrywa do Flisa. Flis już na naszej połowie. Flis ma trochę miejsca. Dostarczył piłkę do Tejana. Tejana opanowała, ale wyskakuje mu za pleców Maciej Sadlok. Dobrze. Do Feliksa. Felix jednak niedobrze już opanował tę piłkę. I teraz musimy uważać, bo się rozpędza zespół łks u Hoti! uderzenie Hoti niestety 1 do 0 w 32 minucie. Meczu, chociaż jest, jest bramka zaliczona dla UKS-u więc gospodarze obejmują prowadzenie w 32 minucie meczu. niefrasobliwość obrony ruchu chorzów doprowadza do tego, że Hoti no, ma piłkę na nodze, mógł uderzyć jak chciał, taki przedłużony rzut karny można powiedzieć z 16 metra. No i piłka w siatce. Niestety Ruchorzów zatem przegrywa w tym spotkaniu od minuty 32. 1 do 0. No i musi ogonić wynik. Niestety to nie jest dobre. Dobre dla niebieskich. Jak wiemy, na razie tylko raz udało nam się faktycznie ten wynik dogonić. To właśnie w tej poprzedniej kolejce w meczu z Zagłębiem, który zremisowaliśmy wówczas dwa do dwóch, przegrywając dwa. 0. No ale dzisiaj na razie przegrywamy 1 do 0, no i musimy walczyć o to, żeby ten wynik zmienić, ale aby tak się stało, my musimy być przy piłce, a tymczasem przy piłce są gospodarze. Jest już piłka z lewej strony na środek i teraz jest tutaj Tomasz Zwędrowski, który przejmuje piłkę do Kozaka, prawa strona, Miłosz Kozak, jest Kasolik, znowu piłka do Kozaka, jeszcze bliżej pola karnego jest Miłosz Kozak, prawa noga, jest zagranie na 16 metr jest tutaj Letniowski, uderza, ale zablokowany ten strzał Juliusza Letniowskiego. Próbował Juliusz uderzać, być może trochę tak jak w tym meczu poprzedniej kolejki. A teraz piłka do Tejana. Tejan i Bartolewski. Bartolewski szybszy, ale Tejan dalej przy piłce. Tejan już jest z naszym polokarnym. Kaj Tejan i obija nogę Mateusza Bartolewskiego. Gdyby nie to, no to musiałby znowu interweniować Krzysztof Kamiński. Minuta.

otwarła wynik tego meczu, no i Ruchorzów na razie znowu zdaje się być lekko podłamany tą, tym przebiegiem, tym, tym wydarzeniem, tym, że tą bramkę stracili. Na razie atakuje ŁKS, jakby wiatr w żagle złapał zespół Piotra Stokowca. Piłka z lewej strony boiska jest do Mokrzyckiego, mocne, przeciągnięte i wybite przez Łukasza Monetę, ale pod nogi Bartosz Szeligi, blisko strefy środkowej boiska Szeliga. Do Loven. jest Ramirez, Ramirez w dryblingu. Piłka wycofana do Adriana ten do Gulena. Gulen gra do Głowackiego. Dalej są gospodarze na naszej połowie. Bartolewski wyskakuje do góry z Jędrzejem Zającym. Wybija piłkę za linię boczną boiska. Aut dla gospodarzy. Niedaleko już jest nasze pole karne. I tutaj z prawej strony. To Szeliga wybija te wszystkie auty 35 minuta meczu. Jest wyrzut piłki od autu. Już piłka w grze. Mokrzycki obok niego jest Letniowski, ale Mokrzycki zakłada siatkę. Jednemu z naszych piłkarzy uderzenie z daleka piłka od daniego ramireza leciała, jak pocisk musiał interweniować Krzysztof Kamiński, który wybija piłkę narzut różny. Tak jak mówiłem, złapali. Jakiś wiatr w żagle, piłkarze UKS-u. I teraz my musimy się bronić, a nie atakować. A to my powinniśmy. Właśnie atakować. To my powinniśmy stwarzać zagrożenie, jeśli myślimy o tym, żeby w tym meczu dzisiaj wygrać. Na razie, już drożny z prawej strony boiska jest piłka dośrodkowana. K Mija Kamińskiego jeszcze spada po nogi hotiego, ale jest tutaj Łukasz Moneta, który wybija piłkę na auta. Ależ znowu było groźnie. Znowu LKS miał atak. Znowu. Tutaj gdzieś zgubiona ta piłka. Dwóch obrońców ruchu Chorżów. Krzysztof Kamiński, czyli Bramkarz w powietrzu, i nie udaje nam się tej sytuacji opanować. Aut z lewej strony boiska, piłka już w grze. Hoti wycofanie do Lowę. Jest zagranie w pole karne. Jest tam góle, no ale wybijamy piłkę. Tyle, że pod nogi gospodarzy. Flis <laughs> Fliz, Zagranie po linii do Głowackiego. Jest obok niego Kasolik. Głowacki. No i Kasolik blokuje. Będzie kolejny rzut rożny dla LKS-u. Łódź. 37. minuta meczu. <laughs> Przepraszam Was, ale no, staram się na dużej intensywności komentować dla Was to spotkanie. Więc gdzieś jakaś lekka chrypa mi się, mi się zdarza, ale Was przepraszam. Mam nadzieję, że to nie wpływa na Was negatywnie. Choti, piłka w polu karnym. Hoti opanował piłkę. Jest trzech obrońców, ale Hoti zagrał piłkę do Ramireza. Ramirez fałsza jeszcze lowę um uderza, ale z woleja uderzył bardzo bardzo niecelnie, ale UKS ma zdecydowanie teraz lepszy okres gry i radzi sobie lepiej niż dobrze przynajmniej na obecną chwilę. 38 minuta już się rozpoczęła. Z piątego metra będzie grał piłkę Krzysztof Kamiński. Pokazuje nam realizator zafrasowano minę trenera Janka Wosia. No, to jest też być może jego ostatni mecz w roli szkoleniowca niebieskich. Dużo się słyszy, że trzeba będzie jednak trenera zmienić na kogoś zdecydowanie innego, kogoś z zdecydowanie inną wizją niż tą, którą prezentuje trener Wosia. Ale czy tak się stanie? No to już jak gdyby te pierwsze kroki myślę, że niebawem będą przez z zarząd Niebieskich podejmowane. Na razie trenerem jest Jan Wojcik, drugim Wojciech Grzyb. I ta dwójka pamięta jeszcze zwycięstwo z lipca, kiedy trenerem pierwszym był Jarosław Skrobacz. A teraz Ruchorzu popełnia błąd. Kasolik nie dostarczył piłki dobrze do Swędrowskiego. od autu LKS. Już grają gospodarze. No i odzyskaliśmy piłkę Konrad Kasolik. Letniowski, Kozak do Swędrowskiego. Nie dochodzi ta piłka do Tomka, ale jeszcze walczą niebiecy o szybkie odzyskanie i to się udaje. Kozak jednak przekroczone przepisy wcześniej przez Michała Feliksa zdaniem sędziego Jakubika. Rzut wolny blisko strefy środkowej boiska. Już ta piłka rozegrana przez gospodarzy. Gulę do prawej strony. Szeliga uciekł do przodu Tutaj wrócił Dani Ramirez Rozegrał piłkę z Michałem Okrzyckim Teraz już przy piłce jest Flis Flis szuka Dostarczenia piłki do prawej strony Tam był Kajtejan, ale nie doszła Ta piłka do niego wybija piłkę głową Obrońca niebieskich 39 minuta 1 do 0 przypomnę od minuty 32 Bramkę zdobył Engiel Hoti Ładnym strzałem zza pola karnego po tym, jak pogubiła się obrona niebieskich, pozwoliliśmy mu na strzał z strefy, w której akurat nie było żadnego obrońcy. No i tak niestety się ten wynik dla nas otwiera, ale. Jeszcze mamy 6 minut tej pierwszej części spotkania, plus całą drugą połowę, i mamy nadzieję na to, że bramki również zdobędą niebiescy. Może teraz Łukasz Moneta, bo mam mnóstwo miejsca, Moneta, lewa strona, moneta próbował sam, uderzał, jednak zablokował to wszystko. Gulę i wrócił Dani Ramirez, aż do swojej obrony. Teraz taki lekki bilard, ale ta piłka, mimo wszystko, jest na razie pod nogami LKS-u. Mokrzycki nabij. Mateusza Bartolewskiego aut dla gospodarzy na ich połowie, blisko ich pola karnego. Piłkę będzie od autu wyrzucał Bartosz Szeliga. Już minuta 41 właśnie w tej chwili się rozpoczęła w Łodzi, więc no, niedługo będą piłkarze mogli zejść do szatni, porozmawiać, bo te drugie połowy zawsze są lepsze niebieskich niż pierwsze, więc liczymy na to, że w drugiej połowie Wieruchorzów już pokaże swoją prawdziwą twarz i wygra to spotkanie na razie. Jesteśmy w posiadaniu piłki Bartolewski. Piłka do Feliksa. Ten próbował piętą. Nie wiadomo po co tę piłkę niedokładnie dogrywa do Łukasza Monety. Tracimy i atakuje ŁKS. Jędrzej Zając wrócił. Miłosz Kozak musiał przerwać tę akcję. Dostaje żółtą kartkę Miłosz Kozak za ten faul na Zającu to jego trzecie napomnienie, a więc od teraz trafia do grona piłkarzy zagrożonych, a tam Mateusz Bartolewski, Kacper Michalski i Tomasz Swędrowski. Ta trójka jest zagrożona ewentualną absencją w pierwszym wiosennym meczu w roku 2024, więc no, na obecną chwilę do tej trójki dołącza również miłoż Kozak. A rzut wolny, już rozegrany, nikt nie zauważył, że wybiega Tejan, Tejan dostał tę piłkę, trafia w plecy Michała Feliksa, aut dla ŁKS-u Łódź. No ale tutaj panowie obudźcie się, bo tak nie możemy grać w Obronie, jak znowu przed chwileczką. Tejan, już piłka od autu. Tejan, obok niego Letniowski. Kolejny aut dla UKS-u Łódź na naszej połowie. Hoti, Hoti, nie ma faulu, odzyskaliśmy piłkę. I teraz Letniowski na jeden kontakt tę piłkę z monetą rozegrał. Znowu moneta ze strony prawej jest Łukasz Moneta. Odegranie do tyłu. Miłoż Kozak. Kozak gra z przerzutem przez środek Maciej Sadlok jest około 30 metrów od bramki Sadlok tak się zamierzał jakby do uderzenia jednak oddał piłkę do Bartolewskiego znowu Sadlok dośrodkowanie jeszcze uderza przepraszamy Swędrowski, ale znowu zablokowana piłka przez jednego z obrońców Ełka u aut dla niebieskich Kozak pokazuje, że jednak zostawi piłkę Koradowi Kasolikowi. Na wysokości pola karnego jest Kasol. 43 minuta. Jest na razie Jeden do zera dla LKS-u. Już piłka od autu wybiła. Kasolik jednak będzie jeszcze raz aut dla niebieskich, bo wybijają piłkę gospodarze na aut. Znowu przy piłce ruch letniowski, letniowski, letniowski w polu karnym. No i się wywrócił, ale to. Będzie raczej żółta kartka za symulację. Tak pokazuje sędzia Krzysztof Jakubik, że Letniowski zrobił Padolino. No a my sprawdzamy. Był stempel, był stempel na nogę Juliusza Letniowskiego w polukarnym. No ale jest tylko żółta kartka i pytanie, czy WAR może w ogóle tę sytuację rozpatrywać, bo w moim odczuciu chyba nie może, a powinien zająć się tym, tą sytuacją wóz VAR. Jest to też trzecia żółta kartka dla Juliusza Letniowskiego, więc on też jest piłkarzem zagrożonym od tej pory absencją w kolejnym meczu. A tymczasem jest informacja, że ma grać UKS, 44 minuta meczu i piłka w powietrzu. Jest szur, szur blokuje tę piłkę. No i od auturuchorzu blisko naszej ławki rezerwowych będą wybijać piłkę niebieską, a konkretnie Konrad Kasolik, 44 minuta. No i Kasolik ręką do najbliższego zawodnika nie dostarczył tej piłki, bowiem. Jędrzej Zając wybił mu ją głową, ale jeszcze jeden aut do Kozaka. Kozak atakowany nie dał rady, nie opanował i od autu Głowacki na połowie ŁKS-u piłka flis do Lowę. Lowę będzie grał przez środek, jednak do lewej strony ta piłka pod nogami Zająca, ale. Gwizdek sędziego, pozycja spalona, pokazuje pani sędzina pani Paulina Baranowska. No i rzut wolny dla ruchu Chorzów. Na naszej połowie. Też blisko naszej ławki rezerwowej. Sędrowski nie czekał na to, żeby grać piłkę do przodu, zagrał ją do tyłu. Kamiński atakowany i Kamiński popełnia błąd. Opanował piłkę Ramirez, 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 zagranie w nasze pole karne. Jeszcze Mokrzycki będzie miał szansę na poprawę. Hoti i wybija mu piłkę szur z pod nóg, no ale tak bardziej na uwolnienie niż na zagranie dokładne. Już 45. Już się zaczyna czas doliczony. O jedną minutę dłużej pogramy w tej pierwszej części spotkania. Flis zagranie do Chotiego. Ten odgrywa do Zająca. Już jest przy piłce Tejan. Tejan będzie zagranie do partnera zespołu, ale odzyskuje piłkę Letniowski. Do Kozaka. Kozak. Ależ teraz biegnie Tejan zaatakować Kozaka. Tejan. Czy Kozak? Kozak sam. Lewa noga uderza. Zablokowana piłka przez Moks wszystkiego rożny dla ruchu Chorzów ze strony prawej ale wrócił tejan chciał szybko naprawić swój błąd no i nie dał rady dogonić kozaka znaczy się może i dał radę dogonić kozaka ale nie zablokował jego strzału zablokował go za to Michał Mokrzycki no a miłosz kozak już piłkę ustawił w narożniku z prawej strony boiska to jest ostatnia akcja prawdopodobnie tej pierwszej części spotkania bo już się kończy ta doliczona minuta jest jeszcze nierozegrany ten rzut rożny. Teraz Kozak sam próbował strzelić jeszcze ta piłka pod nogi. Monety, wycofanie Letniowski. Jeszcze raz moneta. No, mamy trochę miejsca. Moneta uderza z 18 metra. Blokuje to Michał Mokrzycki. Nie będzie już rzutu rożnego. Czy jeszcze będzie? Jeszcze pokazuje sędzia Jakubik. Jeszcze grajcie, jeśli szybko poszliście do tego narożnika. Jeszcze raz kozak. No, jesteśmy już pół minuty po tym czasie doliczonym, ale jeszcze sędzia pozwoli nam na rozegranie tego z tego fragmentu gry. Raz jeszcze kozak, ale tym razem wybija piłkę Teja. No i nie będzie już trzeciego rzutu rożnego. Pokazuje sędzia Jakubik. Udajcie się panowie do szatni. Pogadajcie sobie między sobą. No a tymczasem. Ja, tak jeszcze słowem podsumowania tej pierwszej części spotkania muszę powiedzieć, że wcale. Eukes nie wygląda na zespół lepszy od ruchu Chorzów w tej pierwszej części spotkania. A jak wiemy, do tej pory ruch miał gorsze pierwsze części od drugich połów. Więc liczymy na to, że w drugiej połowie będzie tutaj się zdecydowanie więcej działo jeszcze pozytywnego. I w końcu ruch Chorzów oddał 9 strzałów, ale 0 celnych do przerwy. Zaś oddał 7 strzałów, dwa celne, w tym jeden Trafił do naszej siatki to Engiel 32 minuta. LKS do przerwy prowadzi z ruchem Chorzów 1 do 0. Ja na tę chwilę zapraszam Was na około 15 minut przerwy muzycznej i słyszymy się niebawem na drugiej części spotkania. Życie na niebiesku. Radio Kibiców w Ruchu Chorzów. Czasami dobrze odpocząć od piłkarskich emocji. Niebieskie niebo, złociste plaże, zjawiskowe miejsca i relaks. Biuro Podróży Kontri Chorzów, ulica Dąbrowskiego 60, 515, 93, 006. Zrelaksuj się z nami. Ruchorzów. Wracamy do łodzi na stadion imienia Władysława Króla. Przy ulicy, przy Aleje Unii, dwa LKS łódź Ruchorzów. 19 kolejka PKO-BP Ekstraklasy. Do przerwy lepsze lepszy wynik dla gospodarzy, bowiem po bramce z 32 minuty Engiela Hoti z zespół ŁKS-u prowadzi z ruchem Chorzów. Jeszcze piłkarze nie rozpoczynają drugiej części spotkania, natomiast kończy się już powoli też ta przerwa, więc za chwileczkę powinni już wybiec piłkarze jednych i drugich na boisko. No i po tej takiej można powiedzieć średniej w pierwszej części spotkania wierzymy w to, że z racji tego, że Ruchorzów zawsze miał lepsze drugie połowy, to w tej drugiej połowie rozwiąże się worek z bramkami i zaczniemy strzelać i wygramy to spotkanie. Nie czarujemy się też, że nie potrzebujemy dużego zwycięstwa. Wystarczy już w tej sytuacji 2-1. Byleby po prostu były trzy punkty, styl nawet nie jest już tak ważny, żeby nie powiedzieć, że nie jest w ogóle ważny, bo jednak jeśli bramki będą wpadać po fajnych akcjach, no to jeszcze lepiej dla Kibica. No ale myślę, że nasze społeczeństwo nie jest już aż tak właśnie wymagające, jakbyś. Się tego można było spodziewać. Tymczasem zanim rozpocznie się druga część spotkania, jeszcze szybciutko zostawcie głos kto nie zostawił, bo za chwileczkę zamkniemy ankietę. Jak zakończy się ostatni mecz ligowy Ruchu Chorzu w 2023 roku? Zwycięstwem Ruchu, remisem czy też porażką? Takie są opcje no a w międzyczasie właśnie już teraz wybiegają z tunelu stadionu w Łodzi piłkarze ruchu chorzów pojawić się za chwileczkę też powinni piłkarze gospodarzy natomiast no, nie ma dobrych nastrojów, nie ma też co się czarować, że jeśli tego spotkania dzisiaj nie wygramy no to po prostu będzie bardzo, bardzo źle będzie tragicznie dla ruchu chorzów nie czeka ze zmianami Trener Woś natychmiast przeprowadza zmianę. Gotowy do wejścia Filip Starzyński. Za kogo? Pytanie wejdzie Filip Starzyński, bo przyznam szczerze, jeśli chodzi o środek boiska, o środek pola, no to chyba za Tomasza Swędrowskiego. Tylko by się mogło wydawać, będzie to zmiana, bo Juliusz Letniowski, o dziwo, jednak nie gra w tym spotkaniu jakoś bardzo, bardzo źle. Tak to na obecną chwilę. Wygląda. Ankietę zatem zamykamy. Jakim, jak zakończy się to spotkanie? No wierzycie w zwycięstwo ruchu na 210 głosów, 73% wierzy w zwycięstwo, 16% w porażkę, tylko 9% wierzy, że będzie remis. Natomiast ruchorzów tych remisów w tym sezonie już sporo natrzepał, że tak powiem, sobie pozwolę na taki kolokwializm, więc wydaje nam się, że remisy tutaj nie są nam potrzebne. Nam są potrzebne zwycięstwo. Jest już zmiana przeprowadzona. Finalnie chyba za Juliusza Letniowskiego, jak dobrze widziałem, ta zmiana została wykonana, no i rozpoczyna ruchorzu w grę w drugiej części tego meczu. Pierwsza piłka do przodu, niedokładna, no i od autu rozpocznie głowacki. Z lewej strony będzie wybijał piłkę od autu obrońca EUKS-u Łódź w 46 minucie tego spotkania. Tak, jak powtarzam cały czas, to jest mecz, który tutaj no, na pewno. Jeśli byłby dla ruchu wygrany, no to mimo wszystko jednak jakieś tam te humory kibicom by zespół poprawił. Ale jeśli nie uda się tutaj zdobyć żadnego punktu, no to będzie to naprawdę bardzo, bardzo tragiczna informacja dla piłkarzy ruchu Gorzów. No bo jakby nie było, powoli trzeba będzie się przyzwyczajać do tego, że że jednak ta rzeczywistość eksaklasowa nam się może zmienić, ale cały czas podkreślam. Że to wszystko są gdybania. Jeszcze tego grania w tym sezonie jest trochę teraz przy piłce Letniowskiej, więc on jednak został na boisku. Letniowski do prawej strony, Kasolik. Kasolik wypuszcza Kozaka. Kozak jednak zablokowany, aut dla ruchów. Jesteśmy niedaleko pola karnego rywalia, więc za chwileczkę z tego miejsca będzie wypijana piłka, już w grze. Jeszcze jeden aut z prawej strony nie, dla ruchu Chorzów. Zatem jeszcze raz jest szansa na poprawę. Nie ma na boisku Tomasa Podstawskiego, to za niego wszedł Filip Starzyński, a więc ofensywny pomocnik za defensywnego, tak postawił na tę drugą połowę trener Jan Woś. Na razie jest bez sztycha Filip Starzyński, a niebiescy grają. Swędrowski faulowany, mocno zaatakował go i otrzymuje żółtą kartkę za ten faul Michałem Okrzycki. Fauluje Tomasza Swędrowskiego w kole środkowym w 48 minucie. Żółta kartka więc dla ŁKSiaka i będzie rzut wolny dla Ruchu Chorzów. Tymczasem pozbierał się już Tomasz Swędrowski i tak na tej granicy tego koła środkowego ta piłka ustawiona przez Macieja Sadloka, kapitana Ruchu Chorzów, będzie za chwileczkę tę piłkę posyłał pewnie już w okolice pola karnego, chociaż zagrywa do lewej strony, nie dokładnie, nie dochodzi ta piłka do Łukasza Monety, jest tam Szeliga, ale jeszcze niebiescy, Bartolewski musi wycofać do Swędrowskiego, Swędrowski do Kamińskiego wychodzi, ŁKS atakuje naszego bramkarza, ale yy, Kamek yy, ze spokojem do monety. Moneta opanował piłkę, moneta Odegranie do Letniowskiego, Letniowski do prawej strony jest tam miłosz kozak, troszeczkę wyrzucony do tyłu, ale opanował kozak. Schodzi do środka Kozak Swędrowski. Sadlok ma trochę miejsca. Sadlok uderza z lewej nogi. Sadlok musi bronić Bobek. Wybija tę piłkę pod nogi szeligi. Bramkarz UKS. No nie spodziewałem się, że Maciej Sadlok może uderzyć z okolicy 25. Może nawet 28 metra, no ale jego uderzenie sparowane wybite przez bramkarza ŁKS-u. Jest faulowany teraz Michał Felix blisko ławki rezerwowych ruchu Chorzów. <laughs> Żyje ta ławka niebieskich tutaj. I natychmiast gestykulacja w kierunku arbitra, żeby tutaj no, opanował emocje w tym spotkaniu. Już jest piłka pod nogami Starzyńskiego. Starzyński z lewej nogi trochę podrzucił tę piłkę do góry, ale jeszcze zamknie to kasolik do kozaka. Kozak lekarne. kozak na prawą nogę Kozak obija Głowackiego, żółdrożny dla ruchu chorzów. Minuta pięćdziesiąta, właśnie się rozpoczęła. Miłoż Kozak z prawej strony. Piłkę w narożniku ustawił, jest piłkarzem lewonożnym, więc będzie dośrodkowanie, będzie piłka dochodziła. Cały zespół ruchu Chorzów na poza Krzysztofem Kamińskim. Jest szansa na rozegranie dobre, ale znowu tak głęboko ta piłka jest wybita. Jeszcze raz szur, jeszcze przed pole karnym Moneta, ale niedokładnie i Tejan podbija tę piłkę. Niedokładnie. Niebiesy znowu w grze przy piłce Miłoż Kozaki i Choti, i Traci Piłkę. Kozak odzyskał, ale musiał grać do Kamyka. Kamyk już na powyrywali. Jest tutaj Bartolewski z lewej strony. Bartolewski jest dorzucona. Piłka w pole karne ŁKS u wybija piłkę Flis głową. Tym razem dokładnie pod nogi Chotiego. Choti rozpędza się. ŁKS z lewej strony. Ramirez, Ramirez. Obok niego Kasolik zdążył już wrócić. Ramirez zagranie do Zająca. Zablokował to Bartolewski. I wybija piłkę za linię boczną boiska. Mateusz Bartolewski. a atak teraz będzie rozpoczynał na naszej połowie. 51 minuta. Szybko te pierwsze 5 minut nam tutaj tutaj zleciało w tej drugiej części spotkania. No i wierzymy, że za chwileczkę zaczną się sypać bramki dla ruchu chorzów. A tymczasem, korzystając z chwilki, zachęcam raz jeszcze Was do subskrybowania kanału Życie na Niebiesku. Zostawcie łapkę w górę pod tą audycją. Bądźcie z nami. Jeśli będziecie naszymi subskrybentami, to też jest to dla nas forma wsparcia, bo wtedy wiemy, że Wam się nasze audycje podobają. No a jeśli będziecie subskrybować kanał, to żadna audycja Wam nie ucieknie, a w tym tygodniu jeszcze nas czeka jutro okiem kibica, ale jeszcze w czwartek będzie gość Radia, będzie Szymon Michałek, pogadamy o stadionie Ruchu Chorzów. Bardzo ważna kwestia. No a w piątek wielki, wielki, świąteczny live radiowy od 12 do 21 będziemy dla Was mieli mnóstwo gości, więc aby nic wam nie uciekło, po prostu subskrybujcie nasz kanał. Posyłajcie informacje dalej, zachęcajcie znajomych do tego. Jeśli nawet ktoś nie słucha na żywo, no to może sobie taką subskrypcję zostawić. Nic go to nie kosztuje, a być może znajdzie jakąś treść dla siebie, która będzie interesująca i ciekawa. Wracamy do łodzi tutaj faulowany teren. Teraz Mateusz Bartolewski przez Chotiego. Będzie rzut wolny dla ruchu Chorzów. Letniowski piłkę już sobie ustawia, ale tam sędzia Jakubik wzywa jeszcze do siebie jednego z piłkarzy ŁKS-u. Jest nim Engiel Hoti. Jeszcze tak sobie pogadają panowie, żeby tutaj nie przekraczać tych przypisów. Stara się sędzia Jakubik nie dawać żółtych kartek na lewo i prawo w tym meczu. Już Ruchorzów rozegrał tę piłkę. Jest przy niej Swędrowski na połowie ŁKS-u. Piłka z prawej strony. Jest tam Kozak. Dostał piłkę Kozak, obok niego Kasolik. też w takiej roli wahadowego a teraz dobre zagranie. Piłki w pole karne, ale niewiele brakowało. Byłaby bramka samobójcza. Lewent, głową wybija piłkę. za nim. Czaił się łukasz, monet. A gdyby gulem tej piłki nie wybił, monet myślę, że miałby czystą pozycję do wyrównania w tym spotkaniu. 53 minuta. Prawa strona. Miłoż Kozak. Dośrodkowanie będzie z rzutu rożnego. Znowu Kozak jest dośrodkowanie. Bobek piątku jest starzyński. Opanował tę piłkę. Wycofał Letniowski uderza, ale mu Zeszła ta piłka obok słupka mocno niecelne uderzenie Juliusza Letniowskiego i od bramki rozpocznął gospodarze Letniowski zawiedziony tym strzałem. Filip Starzyński wyłożył mu piłkę jak na tacy. Wystarczyło ją tylko kopnąć w światło bramki. No szkoda tej sytuacji teraz z tej minuty 53, bo była szansa na to już wyrównanie tego stanu meczu, a tymczasem już LKS będzie rozpoczynał od bramki Bobek. Właśnie piłka na naszą połowę, jeszcze tam ktoś ją przeciągnął, ale wcześniej faul, gwizdek sędziego faulował, Juliusz Letniowski Michała Mokrzyckiego musi uważać Letniowski, bo ma żółtą kartkę, złapał ją w pierwszej części spotkania i teraz przekroczył przepisy, chociaż z powtórki wygląda, że tak no, ciałem próbowali, chociaż Mokrzycki był na plecach, miał Letniowskiego, no to wiadomo, że takie sytuacje sędziowie często gwizdają jako sytuacje fały. Odzyskał piłkę Moneta. Na środek Felix troszeczkę się zaplątał. Felix jeszcze faulowany przez Chotiego, ale jest przywilej korzyści. Felix do prawej strony biegnie. Kozak Kozak z tą piłką schodzi do środka, szuka rozegrania piłki, ale musi grać do tyłu. Jest tutaj Szur. Szur Letniowski, prawa strona Letniowski nie opanował. Przepraszam, nie Letniowski. Korat Kasolik nie opanował teraz tej piłki, nie opanował tego podania. Aut dla ale ruch nie wycofuje się ani na metry, tylko cały czas każdy z piłkarzy atakowany przez swojego, przez swojego obrońcy. No i popełniają błąd, odzyskał Kozak, faulowany Miłosz Kozak sekundę po tym, jak odzyskuje piłkę. Będzie dobra okazja dla niebieskich do dośrodkowania z tej prawej strefy boiska, niedaleko pola karnego, ale też i niedaleko tej linii bocznej boiska. Prosi Sędzia Jakubik, żeby ustawił sobie piłkę miłożkoza, tym razem wyznaczy odpowiednią odległość tym sprejem, który otrzymali sędziowie już ładnych kilka lat temu. I to przede wszystkim ma za zadanie powodować, że ten mur nie szuka jakiegoś podejścia do przodu. Już jest rzut wolny, Kozak jest do bardzo głęboko wyskakuje ta piłka z rąk Bobka, zamyka to Bartolewski. Bartolewski niestety poślizgnął się w polu karnym rywali. Wybijają obrońcę uks u piłkę, ale ta jest jeszcze w naszym posiadaniu. Kamiński zagranie na pole gry gdzieś tam pod strefę ataku jest przy piłce ruch, ale sędzia Jakubik pokazuje, że był był faul jednak na lewencie Gulenie, no i będzie rzut wolny dla lks u Zderzyli się tutaj piłkarze ze sobą. Leży również Głowacki gdzieś tam w tej strefie środkowej boiska, ale tutaj nie ma na razie żółtych kartek. Natomiast jest informacja o tym, że był faul i będzie rzut wolny dla ŁKS-u Łódź na połowie. Gospodarzy, a to Kasolik wyskakiwał do głowy z Głowackim, no i faulował e, nasz obrońca. Zdaniem sędziego, e, piłka żełka jest rzut wolny, rozegrany. Bobek wybija piłkę na Chotiego, ale ruchorzów przejmuje. Starzyński na jeden kontakt z Letniowskim, teraz Swędrowski, Swędrowski, rozpędza się kozak z prawej strony, dostał piłkę Kozak, obok niego jest Głowacki, Kozak. <laughs> Przepraszam was za tą krypę. Zagranie do tyłu. Kasolik. Wycofanie. Jest Szur. Szur. Dobrze. Teraz mija dwójkę obro... napastników Szur. Zagranie do Bartolewskiego. Dokładna ta piłka. Bartolewski na środek. Jest Letniowski. Letniowski. Jeszcze Bartolewski. Będzie próba dośrodkowania piłki. Bartolewski teraz. Dobra. To była okazja ruchu Chorzów. Szkoda, że Bartolewski finalnie nie dostarczył tej piłki. Dobrze. Swędrowski teraz jeszcze się machnął. Ale jeszcze Niebiesy. Sadlok. Dobrze. Bartolewskiego, lewa strona Bartolewski, sadlok w polu karnym. Sadlok niestety się poślizgnął, nie było tutaj kontaktu oczywiście z Mokrzyckim, nie protestuje Maciej. Sadlok no niestety nie opanował tej piłki tuż przed linią końcową, poślizgnął się. No i finalnie nic z tej sytuacji dobrego, pożytku ta sytuacja dla ruchu nie miała żadnego. Jest piłka ustawiona na piątym mecz. 58 minuta. Przypominam, od 32 drugiej prowadzi ŁKS 1 do zera. Tymczasem sędzia już podchodzi, mówi nie grajcie panowie na czas. To jest ostatnie upomnienie. Następnym razem żółta kartka dla golkipera ŁKS-u, ale już szybko tę piłkę rozegrał bramkarz Łodzian. Niedokładnie, bo niebiescy odzyskali. Letniowski. Letniowski jeszcze musi powalczyć, bo niedobrze zagrał Odzyskują gospodarze. Hoti wycofanie do Mokrzyckiego. Mokrzycki do prawej strony. Jest tutaj szeliga, trochę więcej miejsca ma. LKS jest Tejan. Tejan na wysokości naszego polekarnego, obok niego jest Przemysław Szur. Tejan zagranie piłki w nasze pole karne. Maciej Sadlok, wybija piłkę głową, ale pod nogi. Loweł, i znowu jest piłka z prawej strony. Tejan, Tejan Letniowski zablokował. Rzut rożny dla Eukesu w 59. minucie gry. Jest zły Juliusz Letniowski, że nie udało się tej piłki odzyskać, że ją wybił zamiast ją przejąć. Natomiast no nie miał zbyt wiele tutaj możliwości. A tymczasem gotowy do wejścia jest Pirulo. Za chwileczkę on pojawi się na boisku w Łodzi, ale zanim dojdzie do tej zmiany. To jeszcze rzut rożny mają gospodarze, już minuta 60, to jest dośrodkowanie piłki, Kamiński musiał wypiąskować tę piłkę, jeszcze ją wybijają obrońcy i teraz tak biegnie Kozak do tej piłki, Kozak czy Bobek za, po zagraniu piłki od Szeligi, Bobek miał zdecydowanie do niej bliżej, ale Kozak poszedł do końca, powalczył, chciał zmusić bramkarza do błędu, nie udało się tym razem. Flis. zagranie piłki w nasze pole karne. Ze spokojem łapią Kamiński. Już podał to Macieja Sadloka. Sadlok będzie grał do Bartolewskiego. Bartolewski z lewej strony jest Bartolewski, już wchodzi na power rywali. Starzyński, Bartolewski, ta dwójka grała ze sobą w Lubinie. Niestety finalnie Starzyński popełnia błąd. No i musi wracać Figo, atakuje Mokrzycki i blokuje to wszystko Starzyński. Będzie auto blisko ławki rezerwowych LKS-u dla gospodarzy. LKSiacy będą rozpoczynali od wyrzutu piłki od autu, a tymczasem na boisko wchodzi Pirulo. Zmienia Jędrzeja Zająca, więc dziękujemy, a w zasadzie dziękują kibice gospodarzy młodzieżowcowi ŁKS-u, a teraz wejdzie już Pirulo na boisko i on ma jeszcze dobić chyba zespół niebieskich w tym meczu. Natomiast Ruchorzów na razie z tą jedną zmianą tuż po przerwie od 46. minuty Filip Starzyński zmienił e, Tomasa Podstawskiego, e, ale na razie nie ma e, ta zmiana wielkiego przełożenia e, na to spotkanie. I ruchorzów atakuje. Znowu Kozak, bo piłkę znowu grają obrońcy do swojego bramkarza. Jest podejście niebieskich, ale ze spokojem na razie Bobek rozgrywa piłkę z partnerami zespołu. Teraz odzyskujemy Kasolik do Kozaka, nie dokładnie Kozak do Swędrowskiego. Lowę, Flis, Pirulo. Pirulo Pierwszy kontakt z piłką, dwa kółeczka dookoła własnej osi, i zagrywa piłkę do Flisa na środek boiska niedokładnie, bo odzyskaliśmy na moment piłkę, ale też kolejna niedokładność w naszej grze powoduje, że znowu przy piłce jest Bobek. Trójpak jest gotowy do wejścia. Wejdzie Pląskowski, wejdzie Steczyk i wejdzie Kacper Michalski. Taką trójkę przygotował już do zmiany trener Jan Woś, a więc wszystko, co ma w ataku rzuca za chwileczkę do gry e, trener Niebieskich. Tymczasem jest zatrzymana gra, Był, e, nie było faulu zdaniem sędziego Jakubika, ale <laughs> ucierpiał Piotr Głowacki w jednym ze starć raczej z Michałem Okrzyckim niż z piłkarzem Ruchu Chorzów i e, sędzia Jakubik będzie za chwileczkę rzutem sędziowskim. Rozpoczynał grę. Swędrowski jeszcze też z Głowackim w dyskusji, coś tam sobie podpowiadają, żeby nie kraść tego czasu. Natomiast wiadomo, że to jest takie nie do końca sportowe, aczkolwiek no, tak się gra. Jest to też element gry, ta próba takiego wyprowadzenia z równowagi poprzez kradnięcie czasu. Grają niebiescy. Kamiński musi grać na powerywali, udaje się opanować piłkę. Feliksowi na raty. Felix jednak zmuszony do odegrania piłki do tyłu. Szur. Swędrowski Felix prawa strona, Felix za połową boiska, wycofanie piłki szur poczekał na tą piłkę, zamiast do niej dojść i wywalczył tylko aut, bo nabił. Plecy rywala, a konkretnie to Pirulo tam atakował naszego obrońcę. Swędrowski będzie grał od autu, ale zanim to, to trójka do zmiany schodzi Michał Felix, Łukasz Moneta i Konrad Kasolik. Pląskowski w miejsce monety Kacper Michalski za chwileczkę również na boisku za Konrada Kasolika i Dominik Steczyk zmieni, zmieni Michała Feliksa, a więc Pląskowski i Steczyk to ta dwójka ofensywna, ona tutaj prawdopodobnie to będzie teraz grała na szpicy, chociaż Dominik Steczyk jak wiemy takim typowym napastnikiem w ruchu nie jest, ale Artur Pląskowski dostaje kolejne swoje minuty, około pół godziny liczmy z doliczonym czasem gry zostanie Arturowi na to, żeby tutaj coś zmienić w tym spotkaniu i być może zapisać się jeszcze w Annałach Ekstraklasy jako piłkarz ruchu Chorzów. Trochę pobiegał teraz pląsu, ale nie udaje mu się odzyskać piłki. E, piłka pod nogami Szeligi już teraz jest przy niej. Dani Ramirez nabija. Dominika Steczyka. aut dla LKS Łódź, blisko naszej ławki rezerwowych. Szybko tę piłkę dostarczono Szelidze, żeby ten już tego czasu nie kradł, żeby już wybijał piłkę od autu. No ale Bartosz Szeliga jeszcze sobie pozwolił na to, żeby zrobić kroczek, żeby jeszcze chwilkę tego czasu ukraść. Final nie podaje niedokładnie i od autu Bartolewski. Na naszej połowie będzie ta piłka od autu wybijana, ale już na połowę rywali. Swędrowski, Letniowski, Pląskowski. Pląskowski finalnie traci. Hoti, Tejan. Tejan musiał to zaatakować tą piłkę Sadlock. Zrobił to dobrze. Odzyskaj, odzyskujemy piłkę. Steczyk, Steczyk, lewa strona Steczyk dociągnął do Starzyńskiego. Starzyński, Starzyński na środek. Niedokładnie ta piłka nie dochodzi do Dominika Steczyka. Hoti, atakowany przez Szura. Zdaniem sędziego przekroczył przepisy Przemek Szura i rzut wolny dla lks 65. minuta tego spotkania. Czas ucieka. Niestety nieubaganie dla niebieskich. Na razie poza tym strzałem Macieja Sadloka, który sprawił zagrożenia Aleksandrowi Bobkowi, nie ma ruchorzu w wielu okazji w tej drugiej części spotkania do tego, żeby można było Coś pozytywnego w tym meczu odczuć na razie. LKS prowadzi 1 do 0 i gra. Teraz niedokładnie Mokrzycki za plecy do szeligi ta piłka. Aut dla ruchu Chorzów, ale to na naszej połowie. Piłkę będzie wybijał Mateusz Bartolewski z nadgłowy. Jeszcze zrobił kroczek do przodu. Próbuje szukać już podania na połowę rywali, jednak podał do Letniowskiego. Znowu Bartolewski faulowany przez Lowę. Rzut wolny tuż za linią środkową boiska. Letniowski szybko rozegrał tę piłkę do Sadloka. Teraz już przy piłce jest Swędrowski, który tutaj wszedł w strefę środkową obrony. Letniowski za plecy do Pląskowskiego. Niedokładnie ta piłka nie dochodzi. Szur musi walczyć o tą piłkę ze Swędrowskim. Zagranie niedokładne tego drugiego. Tracimy Hoti. Hoti z prawej strony. Odegranie do Szeligi. Pląskowski na jeden raz poszedł do tej piłki nie dał rady. Dał się ograć tak po szkolnemu Bartoszowi Szelidze. <śmiech> 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 piłka z lewej strony. Lovell. Już jest na naszej połowie piłka. Jest dogranie do prawej strony. Opanował piłkę Ramirez Po linii do Chotiego. Choti ależ tutaj Hotti się poślizgnął bo wydawać się mogło, że chyba tam Steczyk go gdzieś nadepnął tak to wyglądało, aczkolwiek Hotti chyba się gdzieś tam po prostu sam zakopał w tej trawie, już Ruchorzów szybko, Kamiński rozegrał tę piłkę z Szurem już jest ta piłka z prawej strony obrony Sadlok, Swędrowski teraz odwróć się. biegnij z tą piłką, bo obok niego z prawej strony Michalski jest przy piłce Kacper, Michalski do Kozaka, Kozak na środek boiska Swędrowski opanował tę piłkę, ale nie minął. Rywala i e, Gra Ramirez. Ramirez, ładny dribbling. Piłka do Mokrzyckiego. Mokrzycki do lewej strony. Do będzie dośrodkowana ta piłka. Przerzucana była na prawą stronę, ale niedokładnie. I tutaj jest Bartolewski do steczyka. Steczyk ma teraz trochę możliwości. Steczyk do Pląskowskiego. Pląskowski i Guleł, Ten drugi lepszy. Odzyskaliśmy znowu piłkę po zagraniu do Tejana, ale cały czas ruchorzów ma te swoje ma te swoje posiadanie piłki. No, tylko kwestia jest jak gdyby sprawdzenia możliwości bramkarza, bo ten już długo nie miał okazji do wykazania się w tym meczu. Jeśli Ruchorzu w końcu zacznie oddawać strzały, to zacznie sobie tworzyć sytuację do strzelenia bramki, no, bo bez strzału nie ma bramki. Ta piłka nie jest na tyle... Silna, żeby się sama gdzieś tam wkulała do siatki rywali. No i tracimy piłkę i fauluje Dominik Steczyk na środku boiska, przerywając akcję Engiela Chotiego. Już 69 minuta, 20 minut z lekkim okładem do tego grań, 21 plus kilka doliczonych, myślę, że 3 doliczone. A jeśli EKS będzie tak kradł ten czas, no to nawet myślę, że z 5-6 minut może sędzia Jakubik dorzucić do regulaminowego czasu gry. Już piłka rozegrana, gulę z prawej strony jest obrońca euks u Ramirez, na naszą połowę ta piłka Szeliga był na pozycji spalonej Tejan, tak podniesiona chorągiewka sędziego Sokolnickiego, że był spalony Kej Tejana, więc rzut wolny dla ruchu Chorzów, szybko będą chcieli rozegrać niebiesy ten, ten fragment gry, Sadlok jednak do tyłu, do Szura. <grym> Piłka do prawej strony jest tutaj Michalski. Michalski nie dał rady tej piłki do Kozaka dostarczyć. No i strata musi wracać na swoją pozycję Kasper Michalski. A tymczasem grają Łodzianie. Dobra piłka z lewej strony. Tejan odbija jeszcze barkiem. Ramirez wycofanie Mokrzycki jest hot i próbował tam się gdzieś przecisnąć Pomocnik UKS-u, ale no, udaje się niebieskim odzyskać piłkę. Jest Starzyński Starzyński. Trochę przypadku, ale jest dalej przy piłce Starzyński. Jest mnóstwo miejsca na środku boiska, Swędrowski do kozaka, kozak z prawej strony, kozak w polu karnym, miłoż kozak zagranie. O nogę rywala, ale niedokładnie. Flis wybija też niedokładnie. Znowu atakujemy z prawej strony. Michalski Kozak jest zagranie w pole karne. Jeszcze próbował zamykać to. Dominik Steczyk nie dał rady. Wybijają teraz piłkarze że u Piłkę za linię boczną boiska leży Dani Ramirez, więc chyba będą niebiescy oddawać łodzianom tę piłkę po wyrzucie z autu. Zanim to do tego dojdzie podwójna zmiana w drużynie ŁKS Łódź na boisko wejdzie grający z numerem 15 Antoni Młynarczyk i z numerem 21 Stipe Juric, ale kto zejdzie? Chyba Dani Ramirez, on już tutaj oklaskami żegna się z trybunami więc prawdopodobnie to właśnie on opuści boisko nie ma jeszcze sygnalizacji o tej zmianie w 71 minucie i właśnie już jest Kejte Jan i Dani Ramirez opuszczają boisko na boisku Stipe Juric i Antoni Młynarczyk, młodzieżowiec uks u Łódź grający z numerem 15 młody Antoni Młynarczyk właśnie na boisko przy Alei Unii 2 w biegu <laughs> Opuszcza boisko, jeszcze Tejan, jeszcze czeka Jurić na możliwość wyjścia na plac gry. Właśnie to czyni. <laughs> Przepraszam Was za tą chrypę. I około 19 minut do końca regulaminowego czasu gry. Za chwileczkę będziemy wybijać od autu. Tymczasem tam w tej strefie z lewej strony boiska oddaliśmy oczywiście piłkę. Oddał ją Dominik Steczek. Natomiast tam pojawiły się dymy po oprawie spowodowanej, po oprawie, którą tutaj wykonali kibice. I po Prosił sędzia Jakubik o to, żeby na chwilę udali się do ławek rezerwowych. Mamy przerwę w grze w 73 minucie, zatem no, ktoś pytał, czy będzie dzisiaj jakaś oprawa i ciekawe jaka. No jest to oprawa, natomiast no, my jej nie widzimy z racji, że dzisiaj ze studia robimy dla Was ten mecz, natomiast myślę, że tutaj będzie troszeczkę tej oprawy na fotografiach, które z całą pewnością pojawią się po tym meczu na portalu niebiescy.pl. Do czego Was oczywiście tam, do tego śledzenia Was tam zapraszamy. Tymczasem, tak też korzystając z chwili okazji, raz jeszcze wielkie podziękowania ślemy jako całe radio do ośrodka Klubu Kibica kibiców niepełnosprawnych, KKN Ruchorzów w dniu wczorajszym przygotował taką wigilię dla KKN-u oraz przyjaciół Klubu Kibica Niepełnosprawnych. Nasze radio miało okazję tam być i otrzymaliśmy również taką fajną pamiątkę w formie podziękowania <laughs> za to, że tutaj o nich mówimy, że staramy się przynajmniej działać również na rzecz kibiców niepełnosprawnych. Jest zbiórka na busa, My tutaj, jako radio, przekazaliśmy kilka ciekawych fantów dla, dla KKN-u. No i dzięki temu wsparliśmy właśnie, też zrzutkę, właśnie na tego buca. Życzymy im z tego miejsca, aby na pierwszy ten już wiosenny wyjazd pojechali nowym bucem, a aby tak się stało, trzeba tą ich zbiórkę tam cały czas wspierać. No i raz jeszcze zatem dziękujemy im za to zaproszenie z dnia wczorajszego, że mogliśmy uczestniczyć właśnie w takiej Wigilii KKN-u i że tutaj otrzymaliśmy też od nich podziękowania. 75 minuta natomiast dymy dymami dalej są, a przygotowuje się do wejścia fosa. Tomek Foszmańczyk on będzie <coughs> zmieniany, będzie wchodził na boisko na te ostatnie około 18, może 20 minut. No i <coughs> No i czekamy na razie jednak do szatni. Poproszę, poprosił sędzia Jakubik, żeby zeszli piłkarze z murawy, a więc piłkarze Ruchu Chorzów również udali się do szatni. No i cóż, korzystając z chwili przerwy, raz jeszcze zachęcę was, proszę was o subskrypcję. Subskrybujcie kanał Życia na Niebiesko. Jesteśmy radiem kibiców Ruchu Chorzów. Jesteśmy radiem stworzonym dla Was, drodzy słuchacze. Chcemy tutaj się z Wami dzielić różnymi naszymi przemyśleniami, ale również pojawiają się audycje przeznaczone stricte dla Was, gdzie oddajemy Wam głos, jak Rostomaj te gotki. W tym tygodniu będziecie mieli również swoją okazję do tego, aby się wypowiedzieć, bo świąteczny live 22 grudnia od godziny 12 do godziny 21. Mnóstwo gości, mamy potwierdzonych takich gości jak Piotr Stawarczyk czy Mariusz Śrutwa będą naszymi gośćmi, będą gośćmi również. Obecni piłkarze, będzie kapitan zespołu Tomasz Foszmańczyk, będą goście ze świata piłki nożnej. Wszelakiej będą redaktorzy, będzie Tadek Danisz. Mamy nadzieję, że tutaj no, też i pracownicy klubu, będzie Tomek Ferenc, będzie Asceto. No, będzie mnóstwo, mnóstwo po prostu gości. Aby wam nie uciekła ta audycja, zachęcamy was do subskrybowania radio życie na niebiesko, bo wówczas będziecie na bieżąco śledzić wszystko, co jest tutaj z nami wspólnego, co jest z nami tutaj, co, co nas łączy, o, że tak powiem. A tymczasem też tak widzę kawałek o prawę ruchu chorzów, kibiców ruchu chorzów. Jeździmy, my nie jeździmy dla wyników. No, dokładnie tak można by było tak można by było całe to kibicowskie życie w tej Ekstraklasie na razie podsumować jeśli chodzi o te mecze z tego roku no bo najpierw początek tego roku no pełny emocji, pełne ekscytacji gdzie Ruchorzów awansował do Ekstraklasy gdzie był skazany na to, że w tej pierwszej lidze jednak będzie siedział dłużej niż jeden sezon że jesteśmy klubem, który do Ekstraklasy nie ma co się pchać. Natomiast finalnie udało się nam awansować. No i teraz walczymy w Ekstraklasie, ta druga właśnie połowa roku od lipca 2023 nie jest dla nas łaskawa. Najpierw no, zwycięstwo z ŁKS-em po porażce z Zagłębiem lubi. natomiast no, później seria meczów bez zwycięstwa, która trwa Nadal do dnia dzisiejszego na obecną chwilę również nie, nie ma się z czego cieszyć, no bo Ruchorzów o 32 minuty przegrywa w tym spotkaniu 1 do 0. Bramkę zdobył Engiel Hoti w pierwszej części spotkania, no a tymczasem no, w drugiej części spotkania Ruchorzów Oddał jeden strzał, no to też jak gdyby świadczy o tym, że, że coś nam tutaj nie do końca pasuje, skoro my nie jesteśmy w stanie stworzyć sobie większej ilości okazji, nie jesteśmy w stanie oddać większej ilości strzałów, bo gdybyśmy my je oddawali, no to, no to pewnie coś w końcu by wpadło. W pierwszej połowie oddaliśmy dziewięć strzałów, ale dziewięć niecelnych w drugiej połowie w zasadzie strzał jaki oddaliśmy był strzałem celnym to strzał Macieja Sadloka e, obroniony przez Aleksandra Bobka no ale e, też e, oddaliśmy trochę e, pole ŁKS-owi który e, zdaje się że nie gra wielkiego meczu ale jest na tyle spokojny o ten dzisiejszy mecz że sobie gra to co założył na to spotkanie strzelili bramkę no i e, chcą Wygrać z nami, no a my musimy wygrać. My nie chcemy, tylko musimy, znaczy nie chcemy też, ale musimy wygrać w tym meczu. Miłosz Kozak opuścił boisko, wraca Tom na boisko, wchodzi Tomasz Foszmańczyk, wraca i jeden i drugi zespół. Troszeczkę się nam tutaj przerzedziła ta atmosfera po tej racowisku w wykonaniu kibiców uks u no, i za chwileczkę wrócimy do grania. Ostatni mecz ligowy 2023 roku dla ruchu Chorzów. No, i jest już piłka z rąk sędziego Jakubika podana w zasadzie Aleksandrowi Bobkowi jako rzut sędziowski. No, i gramy. A gramy od minuty 74. Tak, jest zegar wycofany, a więc on był zatrzymany, bodajże z tego co widzę, bo chyba powinna być już gdzieś minuta 80, nawet. Także czeka nas troszeczkę więcej grania w dniu dzisiejszym jeszcze na sam koniec z tą ligą w tym roku. Bartolewski od autu do Foszmańczyka. Zablokowany Fosa przez Szeligę. Jeszcze jeden aut. Blisko już pola karnego. Bartolewski do tyłu. Starzyński. Znowu Bartolewski. Będzie zagranie w pole karne Bartolewski. Jest dośrodkowana ta piłka. Zamyka to wszystko z prawej strony Dominik Steczyka. Ależ teraz błąd przy wycofywaniu tej piłki. No i tracimy piłkę, ale się z nią rozpędza Młody młynarczyk, który tutaj też bez jakiegoś większego, bez jakiejś większej presji atakował Filipa Starzyńskiego, no ale udało się finalnie figo odzyskać piłkę. Właśnie on przy piłce. Teraz już Sadlok. Znowu Starzyński na połowie LKS-u jesteśmy z prawej strony. Jest Szur, Szur jednak rozciąga grę do strony lewej. Bartolewski trafia w rywala Bartolewski, ale dużo w tym przypadku i Pirulo nie zagrywał piłki ręką zdaniem sędziego. Letniowski, Bartolewski do lewej strony, Bartolewski jeszcze jest dośrodkowanie, uderza głową Dominik Steczyk, łapie piłkę Aleksander Bobek. Przykleił się z nią do Murawy i będzie teraz kradł kolejny kolejny. Czas. Jest ten wynik na pewno korzystny dla łodzian. Oni w tym sezonie też mało zwyciężają, natomiast mimo wszystko są za. Nami w ligowej tabeli, i to powoduje, że pewnie jeszcze więcej animuszów w ich grze dzisiaj widzimy. Natomiast ruchorzów, no cóż, ruchorzów jest przedostatni w tej tabeli, ma zaledwie trzy punkty przewagi nad EUKS-em. No i jeśli dzisiaj przegra ten mecz, a EUKS ma jeszcze jeden mecz zaległy, no to może się okazać, że. Że Chorzów jednak będzie zamykał tę tabele po tym, jak już EUKS odrobi swoje zaległości. EUKS dwa mecze zwyciężył, trzy razy remisował, no i dwanaście razy przegrywał na obecną chwilę, natomiast w tym meczu prowadzi. A tymczasem wiemy już jaka jest frekwencja. 9048 widzów dzisiaj na stadionie imienia Władysława Króla Włodzi. W tym około myślę 1000, może 1200 kibiców ruchu chorzów o tej o takiej oficjalnej liczbie dowiemy się pewnie właśnie też z portalu niebiescy.pl. Oni tam pewnie mają lepsze informacje na temat tych tych liczb kibiców, którzy, które, która pojechała dzisiaj pociągami dołodzi. Ruch przy piłce. Wracamy do wydarzeń na boisku. Michalski. Michalski będzie przerzucał piłkę do lewej strony, ale nie dokładnie do Bartolewskiego. Chociaż Szeliga głową właśnie podał piłkę Bartolewskiemu. Bartolewski i Swędrowski. Swędrowski rozpędza się z lewej strony. Swędrowski zagranie do Foszmańczyka. Foszmańczyk w polu karnym, ale się tutaj znalazł Fosa Bartolewski wycofana ta piłka. Jeszcze letniowski Foszmańczyk przeciska się, był trafiony w głowę przez Engiela Hoti i będzie rzut wolny tuż na linii można powiedzieć tak pola karnego może około pół metra przed polem karnym chociaż nie wiem czy wcześniej nie był nawet nadepnięty przez od jego w polu karnym ale to już jak gdyby sytuacja dla Waru aczkolwiek jest rzut wolny Filip Starzyński piłkę około pół metra od pola karnego ma ustawioną odlicza kroki sędzia główny tych zawodów, pan Krzysztof Jakubik ustawia mur, będzie ustawiał ten mur za chwileczkę Aleksander Bobek, jeszcze chodzi w rozmowie z sędzią, 78 minuta, no to jest taki ćwiczebny rzut wolny można powiedzieć, jeśli uda się no to będzie pięknie, natomiast to też jeszcze trzeba będzie dograć, no a jest też Maciej Sadlok tam przy piłce, jest Starzyński, jest Sadlok, ta dwójka Ktoś z nich będzie za chwileczkę rozgrywał ten stały fragment gry w postaci rzutu wolnego. Chyba Figo. On już chyba te piłki nie odda. Już zobaczył, gdzie jest okienko bramki. Chyba tam będzie celował. Jest rzut wolny. Tarzyński w mur. Jeszcze Dletniowski dobija, ale broni fliz. Jeszcze ta piłka w powietrzu. Pląskowski i będzie rzut karny dla ruchu Chorzów. Jest jedenastka. Czy też nie? Bo patrzę, tak rzut karny będzie dla niebieskich w 79. Minucie. Artur Pląskowski faulowany w polu karnym, zdaniem sędziego, i będzie jedenastka. Takie jest pierwsze wskazanie. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze coś się zmieni. Była wybijana ta piłka. Pląskowski no, faulowany przez Chotiego. Takie, widzieliśmy już takie rzuty karne. Pląskowski składa się do strzału, natomiast Hoti fauluje Artura Pląskowskiego. No i będzie jedenastka. Kto do niej podejdzie, bo to jest jak gdyby też druga rzecz. Zawsze rzuty karne strzelał. Daniel Szczepan, dzisiaj wiemy, że szczepka nie ma, że on odpoczywa już po tych czterech rzuty kartkach, które nazbierał. No ale jeszcze czekamy też, co WAR zdecyduje. 79 minuta FOSA, on trzyma piłkę w rękach. Teraz to ten człowiek bierze na siebie pełną odpowiedzialność za tą jedenastkę. Jeszcze, jeszcze czekamy, czy ten, czy, czy ten rzut karny będzie potwierdzony. Wydaje nam się, że, że tak, że tutaj nie ma wątpliwości, że musi być rzut karny, aczkolwiek sędzia Kubik biegnie jeszcze do monitora zweryfikować tę sytuację. To też jeszcze będzie trwało, zatem jeszcze czekamy. Czekamy na to. Co się nam tutaj za chwileczkę pojawi za informacja. No, nie jest to łatwa sytuacja w takim wypadku do oceny. Natomiast Choti no, wchodzi nogą, blokuje nogą Artura Pląskowskiego, więc no, wydaje się, że tutaj rzut karny powinien być, natomiast przyznam szczerze sam, że już w świetle tych przepisów ciężko jest powiedzieć tak na 100%, że jedenastka się należy. Wydaje się, że się należy, Natomiast za chwileczkę zobaczymy finalną decyzję. Na pewno zablokował możliwość oddania strzału, zablokował to nogą w nogę. Artura Pląskowskiego, no ale Artur Pląskowski miał tę nogę ułożoną do strzału, więc tutaj pytanie, w jaki sposób to będzie rozpatrywane? Czy czasami nie będzie za chwileczkę sytuacja taka, że rzut wolny. Dla EUKS-u będzie podyktowany za fałd Pląskowskiego, bo takie też już się zdarzały, ale nie ma rzutu karnego. Niestety pokazuje to już teraz sędzia Jakubik w 81. Minucie. Nie ma rzutu karnego. No, przepisy gry w piłkę nożną one się cały czas zmieniają, natomiast no, nic nam nie idzie, nic nam nie chcą te przepisy pomóc. Zdaniem sędziego Jakubika, rzut wolny. Dla EUKS-u to jest to, o czym mówiłem. Jednak zdecydował tutaj arbiter główny tych zawodów, że trafił Artur Plątkowski, że faulował. Jeszcze sędzia Jakubik idzie do ławki rezerwowych ruchu Chorzów. Żółtą kartką ukarał chyba Wojtka Grzyba, jak dobrze widziałem także nasz sztab szkoleniowy no, żyje tymi emocjami na pewno, no i sędzia Jakubik postanowił ukarać jednego z członków sztabu szkoleniowego właśnie żółtą kartką, a był tam też kierownik drużyny Andrzej Urbańczyk, który tonował już te nastroje, żeby tam za bardzo, że tak powiem, nie fikać sędziom. ŁKS grar przy piłce Pirulo. Pirulo obok niego Steczyk, Pirulo cały czas przy piłce, dobre zagranie piłki, do Młynarczyka. Młynarczyk będzie wycofany. Młynarczyk jednak nie. Ładnie zmylił. Bez kompleksów gra ten młody chłopak z piłkarzami ruchu Chorzów. Minął w ładnym stylu naszego obrońcę młodziutki Antoni Młynarczyk. Wywalczył jeszcze aut dla swojego zespołu. 83. minuta. Ruch Chorzów nadal przegrywa 1 do 0. Mieliśmy być może nadzieję na to, że będzie rzut karny w tym spotkaniu, ale nie. Jednak zdaniem Sędziego głównego, bo po analizie VAR z kolegami z wozu WAR zdecydował się decyzję odwołać i jedenastki niebieskim nie przyznawać. Bartolewski, Bartolewski, Starzyński. Odzyskali piłkę niebiescy. Jeszcze jest żółta kartka. Faulował Pirulo. Natychmiast wyciągnął sędzia Jakubik kartkę to trzecie. Napomnienie Pirulo w tym sezonie. I dwie zmiany, kolejne dwie zmiany w drużynie ŁKS-u. Zejdzie Michał Mokrzycki, Engiel Hoti. Tak widzę, chociaż tutaj mamy jakąś pomyłkę na tej grafice. <coughs> Engiel Hoti jeszcze upadł na Murawę, ale nie za nią oczywiście, tylko na niej, tak żeby jeszcze tego czasu tutaj podkraść. No a za chwileczkę się dowiemy, kto faktycznie będzie zmieniany. Na pewno Michał Mokrzycki opuści boisko, bo on już opaskę kapitańską oddał. Więc Mokrzycki i Adrian Małachowski, ta dwójka. No nie, też nie. Mokrzycki i Engiel Hoti, a wejdzie Mieszko Lorenz i Adrian Małachowski na boisko przy alei Unii. W Łodzi, 84. minuta meczu, Hoti, no, przyszli nawet Noszowi pomóc mu zejść z boiska, natomiast Hengiel Hoti wstał i, no, i, i sobie zejdzie sam, oczywiście takim bardzo, bardzo powolnym krokiem, Angiel Hoti na razie bohater tego meczu, bo to po jego trafieniu z 32 minuty przypominam, ŁKS prowadzi z ruchem Chorzów w tym meczu 1 do 0. 85 minuta tego spotkania. Oczywiście myślę, że około 10 minut dłużej pogramy jeszcze w tym meczu, bo mieliśmy przerwę spowodowaną warem, mieliśmy przerwę. W grze spowodowaną urazem piłkarzy. No i myślę, że tutaj około 10 minut będziemy, będziemy grali dłużej. Nie wiem, nie zwróciłem po prostu też uwagi, czy był zatrzymany faktycznie ten czas, kiedy mieliśmy racowisko natomiast no jeśli nie no to na pewno za to racowisko też tutaj ten czas doliczony musi być. Wracamy do Łodzi, Kamiński, błąd przejmuje piłkę Szeliga, dobrze wchodzi tam z nogami Juliusz Letniowski odzyskał piłkę Letniowski, Letniowski zaplątała się gdzieś mu ta piłka, faulował go jeszcze Lorenc przed chwileczką wpuszczony na boisko i rzut wolny dla ruchu Chorzów już rozegrany, Bartoleski, do Sadloka na środek boiska, Szur będzie grał do strony prawej Szur Dokładnie jest tutaj e, Steczyk, 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 sam z piłką Steczyk. E, zagranie do nikogo: e, Dominika Steczyka i od bramki rozpocznie e, grać Aleksander e, Bobek. <tryk> <tryk> przepraszam was za chrypę na piątym mecze Bobek ustawia piłkę, obok niego Marcin Flis, ale jednak idzie Flis gdzieś tam bardziej w pole, będzie grał od bramki Bobek więc będzie daleko wybijał, skoro wygonił obrońców z własnego pola karnego bramkarz ŁKS Łódź płasko i do najbliższego obrońcy ta piłka dotarła, chorzów odzyskuje, konkretnie Pląskowski, dobra piłka teraz już do lewej strony rozpędza się Bartolewski Bartolewski, zagranie niedokładne do Tomasza Foszmańczyka. No i piłka na aut, wybijana przez obrońców. Łódzkiego klubu sportowego od autu Bartolewski z lewej strony blisko ławki rezerwowych zajmowanych przez piłkarzy Ruchu Chorzów. Sadlok na środek obrony do Szura wybiega tam wyżej od razu Stipe Juric, ale piłka udaje się na razie dokładnie ją rozegrać do strony prawej. Steczyk schodzi do środka, faulowany Dominik Steczyk przez Młynarczyka rzut wolny dla Ruchu Chorzów. Starzyński do prawej strony Starzyński znowu przy piłce, jest piłka do Pląskowskiego, ten ciałem odgrywa do Foszmańczyka, na raty Fosa opanował. Do Starzyńskiego jest strata i rozpędza się ekipa ŁKS-u i znowu odzyskuje piłkę Juliusz Letniowski w tej strefie środkowej boiska, Letniowski. Do prawej strony, teraz jest przy piłce Michalski, Steczek, Steczek. co zrobi Dominik Steczek? schodzi Steczek do środka, Steczek już jest polukarny. Dominik Steczek zagranie do Pląskowskiego, nie ma strzału ruchu Chorzów, a szkoda, bo gdyby tutaj zdecydował się Artur Pląskowski od razu dołożyć piłkę, nogę do piłki, to może stworzyłby większe zagrożenie, nie ma faulu na środku boiska, ruch Chorzów opanował piłkę, Szur do y, Steczyka. Steczyk przez środek. Jest tutaj Starzyński Letniowski. Rozpędza się z lewej strony Bartolewski. Dostaje piłkę w tempo Bartol. Bartolewski sam do środkowa. ta piłka i gol! 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 Gol. Przemysław Szur w 88. minucie doprowadza do wyrównania w tym meczu. Ależ gol, ależ to była ładna akcja. Niesamowite. Jest dośrodkowana piłka, zamyka to obrońca i strzela bramkę. Nieistotne, kto to ma strzelać. Ważne, żeby wpadało. Przemek Szur daje nadzieję Niebieski W 88. minucie pada bramka wyrównująca. Brawo Przemysław Szur. Brawo Mateusz Bartolewski. Brawo, ruchorzów, za rozegranie tej akcji. O to chodzi. Niebiescy, jeszcze jesteśmy w grze, jeszcze gramy, jeszcze jedna bramka jest nam potrzebna do tego, żebyśmy mogli się cieszyć ze zwycięstwa. Dajcie nam to, proszę was, jest na to szansa. Jeszcze będzie czas doliczony. To wszystko, co ukradli teraz piłkarze UKS-u, się nie liczy. Teraz zaczynamy granie od nowa, aczkolwiek to już jest końcówka tego spotkania, ale teraz kwaśne miny mają piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego i już grają. Szeliga, prawa strona. Jest rozegranie piłki do Pirulo. Pirulo przez środek. Letniowski podbija tę piłkę do góry. Bartolewski był faulowany. Będzie rzut wolny. Blisko ławki ŁKS-u. Tam już trener Stokowiec wychodzi z siebie. Po tym, jak stracili tą bramkę jego podopieczni, grają w niebiescy. Jest piłka do prawej strony, ale wycofuje szur do Kamińskiego. Kamiński gra na połowę UKS-u. Niedokładnie, bo piłkę podbija gulę. I odzyskujemy, chociaż nie do końca udało się to Starzyńskiemu. Oddaliśmy już 15 strzałów, 3 celne, w końcu jest gol. I oby jeszcze jeden, ale musimy odzyskać piłkę. My Narczyk LKS dośrodkowuje. Juri, czy wycofanie piłki do Pirulo, wybijamy, ale pod nogi Szeligi. Szeliga obok niego Letniowski. Nie pozwól Letniowski do końca zablokował próbę dośrodkowania, i Bartolewski jeszcze wybija piłkę ale ta jest pod nogami Pirulo nie zastanawia się ŁKS tylko gra Szeliga uderza ale zeszła mu ta piłka wybijają Szur i Pląskowski walczy o piłkę z Gulenem Pląskowski jednak piłka odegrana do tyłu pozwolił sobie Artur Pląskowski na razie zatrzymać grę Siedem do liczonych minut mamy w tym meczu, a więc już gramy ten czas doliczony. Zachęcam Was do zostania z Radiem do samego końca, bo tutaj jeszcze dużo się może wydarzyć w te siedem. Minut. Oby, oby dla ruchu Chorzów to był pozytywny czas. Aby tak się stało, potrzebujemy jednej bramki. Na razie remisujemy 1 do 1 po bramce zdobytej przez Przemysława Szura w minucie 82. Ale ten czas uciekł. Przepraszam, w minucie 88. Ale ten czas uciekł, bo już mamy minutę 91. Więc ta pierwsza z tych siedmiu doliczonych już się kończy. Szybko Swędrowski podszedł jeszcze do ławki rezerwowych, uzyskać jakieś wskazówki. W międzyczasie letniowski był tam opatrywany, ale już letniowski stał, już letniowski podszedł do boku, bo będzie musiał wejść na boisko po tej przerwie spowodowanej jego urazem. Będzie rzut Sędziowski w wykonaniu sędziego Jakubika i przy piłce jest Aleksander Bobek natychmiast. Do Flisa ta piłka, ten do Gulena. Gulen będzie grał do środka, jest przy piłce Pirulo, jak dobrze widzę i zablokowana próba przerzutu przez Swędrowskiego. Letniowski już gotowy do wejścia na boisko, właśnie to uczynił. A od autu z prawej strony będzie grał LKS Szeliga. On ma tę opaskę kapitańską przejętą po Michalem Okrzyckim. Flis przy piłce. Teraz Gulen idzie wyżej ruchorzów. Musi spróbować zaatakować zespół niebieski. Bartolewski próbuje odzyskać piłkę. Fauluje Pirulo. rzut wolny dla lks u na naszej połowie. Już piłkę ustawił szybko i próbował rozegrać ją Mieszko Lorenc. Jednak sobie jeszcze ją pozwolił. Z dwa dobre metry podrzucić w kierunku naszej bramki. 93. minuta już tego meczu rozegrali ŁKS-iacy. Flis piłka w okolice naszego pola karnego przyjmuje Pirulo. Nie ma zagrania ręką Pirulo. polekarne Pirulo zagranie na środek Szeliga. Zeszła mu ta piłka na nasze szczęście i od bramki rozpocznie Krzysztof Kamiński. Czas ucieka, a my no cóż, nie chcemy tutaj remisu. My chcemy tutaj zwycięstwa. My, kibice, mam nadzieję, że piłkarze na boisku również będzie, będą grali jeszcze te 3-4 minuty. Oto właśnie właśnie pełną pulę Oto zwycięstwo aby tutaj zejść z tego boiska jako drużyna która będzie miała plus trzy punkty do tabeli która będzie powoli może łapała ten w końcu kontakt z ekipami które o to utrzymanie również walczą ale na razie przy piłce LKS Mynarczyk Mynarczyk minął dryblingiem trzech piłkarzy ruchu chodzów jest odegranie piłki do boku zdąży Małachowski opanował Małachowski obok niego Michalski Małkowski jest dośrodkowany w nasze pole. karne wyskakuje, pirulo. I na nasze szczęście uderza piłkę obok naszej bramki. Od bramki rozpocznie Krzysztof Kamiński, śpieszy się. Eee... <laughs> Spieszy się Krzysztof Kamiński z ustawieniem piłki do Sadloka, Sadlok, lewa strona Sadlok, minął Pirulo Sadlok, Sadlok sam z piłką jeszcze jest Maciej Sadlok, no i nie dokładnie, to musi być dobra piłka niestety, zagrywa źle i rozpędza się ŁKS, uwaga, dobra piłka do Stipe Juricza, ale jednak trochę za mocna od Młynarczyka, łapie ją ze spokojem golkiper ruchu Chorzów Krzysztof Kamiński złapał tę piłkę zagraną od Młynarczyka do Stipe Juricza. Ruchorzów w ataku. Artur Pląskowski dał radę odegrać piłkę do Bartolewskiego. Bartolewski, niedokładnie do Foszmańczyka. Jeszcze biegnie Pląskowski. No, podejdźmy wyżej. Panowie, podejdźmy wyżej. Szeliga musi wyrzucać tę piłkę od autu w 95. minucie. Ruchorzów musi atakować. Więc prosimy o to, żeby podejść wyżej. No, ale udało się im rozegrać tę piłkę. No i już jest ta na środku boiska. Starzyński jednak odzyskuje zagranie od Szura, niedokładne do Pląskowskiego. Mam wrażenie, że znowu Ruchorzów bardziej broni tego remisu niż próbuje atakować, a tymczasem ŁK jest w ataku, Mynarczyk, 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 polukarny Mynarczyk zablokowany do zagrania przez Starzyńskiego. Pląskowski do boku piłka, Michalski rozpędza się z prawej strony, Steczyk, Michalski minął jednego z rywali, zagranie do Steczyka, Steczyk na wolne pole jest, Michalski na wysokości, pole Karnego Michalski, Foszmańczyk odwraca się. Fosa czemu nie uderzył? On zagrywał do Juliusza Letniowskiego, ale niedokładnie. Jeszcze aut będzie dla ruchu Chorzów z prawej strony boiska. Michalski szybko rozegrał na ta piłka. Starzyński jest Michalski. Michalski, Steczyk. Steczyk, jest jedno kółeczko, Steczyk sam sam Dominik Steczyk, sam lewa noga Steczyk broni Aleksander Bobek, 96 minucie ten strzał Dominika Steczyka, piłka w grze i wybijamy na razie ją z własnej e, połowy, ale już e, ta znowu ląduje pod nogami Pirulo, zdąży e, przepraszam to Juric, Stipe Juric jest dośrodkowanie, Szeliga tylko czekał na tą piłkę, ona mu się tam jeszcze odbiła, ale jeszcze Ją opanował Szeliga Grado. Małachowskiego. Małachowski obija nogę Tomasza Swędrowskiego. Rzut rożny dla LKS-u. Ostatnia minuta meczu. No, Ruchorzów chyba już tutaj nie będzie miał swojej okazji. Musi jeszcze wybronić, żeby tutaj nie przegrać tego meczu z drużyną LKS-u. Jest dośrodkowanie w nasze pole karne. Wybijamy po dwóch głowach, ale do nikogo ta piłka. Ona ląduje pod nogami Młynarczyka. Młynarczyk do boku. Jeszcze jedna centra w nasze pole karne. Piłka w powietrzu i teraz Foszmańczyk wybija, ale też na uwolnienie, do nikogo. Na środek jest tutaj młynarczyk. Jeszcze pół minuty gramy, panowie. Zróbmy może jedno dobre zagranie do przodu, ale na razie ŁKS w ataku. Uwaga, ta piłka, niebezpiecznie się dokręcała do słupka na nasze szczęście po strzale. Po strzale Lovell, mija prawy słupek bramki Krzysztofa Kamińskiego. Ostatnia, ostatnie sekundy tego meczu. 5-4 sekundy. No Kończy się to spotkanie. LKS ruchorzów i jeszcze Krzysztof Kamiński do Macieja Sadloka. Sadlok przerzuca piłkę do prawej strony. Chyba jeszcze trochę da pograć sędzia Jakubika, ale niebiescy grają między sobą w obronie tę piłkę. Starzyński do prawej strony. Michalski jest Steczyk. Jeszcze się rozpędza z prawej strony Ruchorzów. Jeszcze jest ta, ta akcja do końca. Jest zagranie na środek. Letniowski trochę zgubił tempo, ale odgrywa do Bartolewskiego. Bartolewski jest do mięciutka piłka w Powietrzu Michalski głową. Niestety nie ma rzutu różnego Jest granie od bramki, pokazuje sędzia główny tych zawodów. Już 98 minuta, więc to są ostatnie fragmenty tego spotkania. Ostatnie fragmenty meczu ligowego w 2023 roku. Jeszcze pozwala grać Jakubik, jeszcze aut dla niebieskich, piłka od autu do Pląskowskiego. Pląskowski opanował, ale nie ma za bardzo z kim grać Pląskowski. Przerzuca tę piłkę. Chciał na co nie dał rady. Jeszcze raz Ploskowski i jest faulowany. Będzie rzut wolny dla ruchu Gorzów. Około 22 metra z prawej strony będzie rzut wolny dla niebieskich. To jest ostatnia szansa na to, żeby w tym meczu zainkasować trzy punkty. No co tu się dzieje? Ja już nie ukrywam, że już na stojąco już nerwy sięgają zenitu. Panowie, zróbcie to dla nas. Zróbcie tą ostatnią akcję dla nas. Maciej Sadlok, on ustawia piłkę. Jest ustawiony trzyosobowy mur przez piłkarzy UKS. u 99. minuta meczu. ŁKS Ruchorzów 1-1. Maciej Sadlok ma piłkę ustawioną. Przed polem karnym Letniowski i Foszmańczyk. W polu karnym cała reszta i uderzał jednak sam Maciej Sadlok, ale złapał piłkę Aleksander Bobek. No i koniec. Koniec grania w 2023 roku. Ruchorzów nie wygrał. Po raz kolejny zremisował swój mecz. Mecz z ŁKS-em niestety kończy się rezultatem Jeden do jednego. Bramki w tym spotkaniu strzelali Engiel Hoti w 32 minucie i w 88 trafił Przemysław Szur. Finalnie, no cóż, trener Woś nie jest na pewno pocieszony. Ten kontakt ruchu z drużynami, które walczą o utrzymanie, niestety ta pogoń do, te, do tego kontaktu dzisiaj znowu nieudana. Warta, która ma komplet rozegranych spotkań, ma punktów 19. To ten zespół najbliżej nas. My mamy punktów 13, 6, 6 punktów straty. To jest bilans ruchu Chorzów w tym, Roku 13, 13 punktów zdobytych, tylko jedno zwycięstwo na 19 meczów. Jedno zwycięstwo, dziewięć remisów. No to jak gdyby też zakłamuje trochę ten obraz tego całego grania. No ale no, tak czy siak remisami nie da się ligi utrzymać. Musimy musimy przekalkulować wszystko musimy pomyśleć co należy zrobić żeby było lepiej żeby na wiosnę w tych spotkaniach które nam zostały do końca żeby zostało 15 meczów żeby w tych spotkaniach zdobyć tyle punktów by się w lidze utrzymać. Wszystko jest możliwe, natomiast jeśli nie wygrywamy meczu z ŁKS-em Łódź, jeśli nie wygrywamy meczów, które mieliśmy wygrać z Radomiakiem Radą, z Koroną Kielce, no to jest ciepło. Jest niestety na tyle ciepło, że tych punktów brakuje. Dzisiaj również będziemy smutni bardziej z tego remisu niż pocieszeni, bo... Graliśmy z drużyną, która była do ogrania, która była do, no nie grała rewelacyjnej piłki, była, był to mecz do zwycięstwa. Natomiast też tak patrzę na hitmapy, które pokazują nam realizatorzy. Ruchorzów największą lwią część pracy wykonywał w środkowej strefie boiska, tam najczęściej graliśmy piłką. Więc no, to nie da się wygrywać meczu, jeśli gramy piłką w pomocy, a nie dostarczamy jej do napasników. Mimo wszystko dziękujemy Szurowi za to, że strzelił tą bramkę dającą nam jeden punkt, bo gdybyśmy ten mecz przegrali, to myślę, że można by było. Zamykać laptopy, gasić telefony i nie odbierać połączeń do nowego roku. Natomiast myślę, że mimo wszystko jednak to jedno oczko, które zdobyliśmy, no, mimo wszystko na pewno wśród kibiców wywoła to duże rozczarowanie, co jest oczywiście dla nas zrozumiałe, natomiast myślę, że, że finalnie lepiej jeden punkt niż punktów zero. Wiemy na pewno, że UKS nas nie prześcignie, UKS zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, i nawet po odrobionych stratach, w tym ogólnym bilansie, my mamy bilans dodatni, a więc nas nie wyprzedzą, no ale jak gdyby nie to jest naszym celem. Naszym celem jest wyprzedzać kolejne miejsca w tabeli, tak, by zająć co najmniej to miejsce. 15, tak jak dobrze mówię, bo lecą 16, 17 i 18. Za dzisiaj, za uwagę Wam dziękuję. Dziękuję Wam za cały rok, że byliście z nami podczas tych audycji meczowych, że słuchaliście bardzo licznie, było, nie było tych moich wypocin, Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Subskrybujcie nasz kanał, zostańcie z nami jeszcze do świąt. Trochę się u nas będzie działo, także bądźcie z nami, ale za te audycje meczowe ja już Wam serdecznie dziękuję. Życzę tym, z którymi się już nie będziemy słyszeć, życzę zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i wszystkiego dobrego w nowym roku. Za realizację tych meczów również dziękuję Zbyszkowi, który tam już też czeka na to, żeby móc i te audycje zakończyć. Zatem dziękuję Mu serdecznie i zostańcie z naszym radiem. Już na zawsze. Za uwagę dziękuję. Dawid Godziek. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Perskie niebiesy. Życie na niebiesku. Radio kibiców w ruchu Chorzów. Szpil. Czasami dobrze odpocząć od piłkarskich emocji. Niebieskie niebo, złociste plaże, zjawiskowe miejsca i relaks. Biuro Podróży Konty Chorzów, ulica Dąbrowskiego 60, 515, 93, 006. Zrelaksuj się z nami.